Drodzy Państwo, witam bardzo serdecznie wszystkich w kawiarence o porcelanie Międzynarodowego Centrum Dialogu. Myślę, że już możemy rozpocząć nasze spotkanie, którego gościem jest Jarosław Mikołajewski, którego bardzo serdecznie pragnę powitać. Nie jest pierwszy raz u Miłosza i u nas. Wspominaliśmy właśnie, że ostatnio rozmowa toczyła się o Ginczance, troszkę wcześniej o Wielkim Przypływie, czyli książce Jarosława o imigrantach z Afryki i o tym, co się dzieje na brzegu Morza Śródziemnego od strony Lampedusy i Włoch, ale zawsze gdzieś w osi naszych rozmów pozostawało Śródziemnomorze i myślę, że ono dzisiaj również będzie bohaterem tego spotkania. Śródziemnomorze jako etos, jako kultura, jako tradycja. A pretekstem tego spotkania jest od dawna oczekiwana Divina Komedia, czyli przekład Boskiej Komedii Dantego na język polski. Mówię od dawna oczekiwana, bo zapowiadaliśmy ten przekład już wiele lat temu. Pamiętasz, Jarku? I już żeśmy się go spodziewali wkrótce, a miały lata, a ty ciągle jeszcze go chyba nie wypuszczałeś z szuflady. Ale z tego, co wiem, to tłumaczyłeś go od bardzo dawna, od ponad 30 lat. I ten przekład wkrótce, już w listopadzie, ujrzy światło dzienne. Więc dlatego pomiędzy piekłem a niebem rozpinamy to spotkanie, dlatego z Dantem, ale tam w tytule pojawia się też basso continuo, które jest takim motywem ciągłości, do której chcę nawiązać w naszej rozmowie, że ten Dante jest przez ciebie pielęgnowany jako żywa tradycja i właściwie takie basso continuo, na którego bazie powstają nowe improwizacje, nowe indywidualne głosy. Tak to było w muzyce. Więc to jest to Śródziemnomorze, które cały czas wibruje, czy trwa z nami. Ale z drugiej strony jest to też tytuł tomu wierszy Jarosława Mikołajewskiego sprzed chyba 2-3 lat. A jego poezja też będzie przez nas dzisiejszego wieczora przywoływana. Zwłaszcza tom, który Państwo możecie tutaj nabywać, czyli Godzina Myśli. Ostatni tom poezji Jarosława Mikołajewskiego. Jest też książka Czerwony śnieg na Etnie, napisana wspólnie z Pawłem Smoleńskim o Sycylii. No, też nie ma przypadku, bo mówi się, że Dantego Boska Komedia jest jednym z pierwszych utworów napisanych w języku narodowym w Europie ponad 700 lat temu, ale tak naprawdę to był krąg twórców sycylijskich, o ile dobrze pamiętam, którzy pierwsi przed Dantem jeszcze zaczęli pisać w języku narodowym włoskim, więc to jedno z nawiązań do Sycylii, chociaż domyślacie się Państwo, że głównie ta książka jest o tym, co dzisiaj jest takim dwugłosem, reportażem, ale nie tylko pokazującym Sycylię jako tą linię frontu, pierwszą przyjmującą falę imigrantów z Afryki, ale właśnie wartością tej książki jest to, że pokazuje całe dziedzictwo kulturowe, duchowe tej wyspy. Jarek ją zna doskonale. Odkąd pamiętam, podróżuję na tą wyspę i wprowadziłeś chyba po raz pierwszy Pawła Smoleńskiego, prawda, w ten swój ukochany świat. Ale zacznijmy, Jarku, od Dantego. 30 lat tłumaczysz, ale myślę, że tłumaczyłeś to nie jako zawodowy tłumacz,
Nie dlatego właśnie, że miałeś takie poczucie, że musisz się, a zresztą może tak, spełnić jako tłumacz, ale mam wrażenie, że to była taka rozmowa z poetą, z którą jakbyś się nie chciał rozstawać ciągle. Takie basso continuo. Dlaczego Dante? Dlaczego tak długo on ci towarzyszył w pisaniu? Bardzo się cieszę, że Państwo są. Nie chciałbym Państwa, znaczy chciałbym bardzo Państwa przede wszystkim, nie chciałbym Państwa zadowolić, znaczy przede wszystkim chciałbym Państwa jakoś, nie wiem, ożywić i chciałbym, żeby to było wszystko dla Państwa ciekawe. Dante jest bardzo ciekawy dla mnie i rzeczywiście towarzyszy mi czynnie od 31 lat, bo 31 lat temu opublikowałem pierwszą pieśń, przekład pierwszej pieśni w tygodniku literackim prowadzonym przez Artura Międzyrzeckiego. A dział literacki prowadził wtedy, czy dział poezji prowadził wtedy Piotr Matywiecki. No to i wtedy rzeczywiście dostałem mnóstwo słów uznania, bo to było zrymowane, bo to wszystko trzymało się formy. Tylko że ja to potem zabrałem na swoje zajęcia, które prowadziłem na uczelni, na italianistyce. I właściwie nie bardzo mogłem chyba na podstawie tego przekładu wykładać Dantego. I ja w wielkim skrócie będę mówił o Dantem, bo to jest ogromny problem i ogromna... Zaraz, przepraszam, bo przyszedł poeta mój zaprzyjaźniony. Arturze, chodź, tu jest krzesło, proszę bardzo. Wiesz, przepraszam, pan Artur Górski, znakomity poeta. Który... Witam bardzo serdecznie. Jest tutaj. I jest tak, że no, to jest oczywiście mówienie o tłumaczeniu, to jest, ja nie lubię teorii tłumaczeń, bo tłumaczenie to jest tekst po prostu. Dostaje się tekst, nie ma co teoretyzować, tylko trzeba go rozebrać i inaczej się tłumaczy, nie wiem. Ostatnio wydałem Sandro Penne, tom wierszy w Austerii. No tam jest, Włosi mają takie przekonanie, niektórzy, wielu poetów włoskich, że wiersz musi oddawać nie tylko pewien świat idei, porządek myśli, ale przede wszystkim musi oddawać gorączkę pretekstu powstania wiersza. Czyli jeżeli patrzę na coś i odczuwam emocje, jeżeli coś przeżywam, to ja muszę natychmiast to zapisać, żeby to znalazło się w wierszu i żeby jak ktoś... To jest coś takiego jak przerzucenie gorącego kartofla. No po prostu, żeby ktoś też, żeby jego parzyło to samo, co mnie pobudziło do tego wiersza. Nie wiem, czy Państwo, to jest no, taka linia najsilniej reprezentowana przez Pier Paolo Pasoliniego, który poza tym, że był eseistą, dramaturgiem, reżyserem, to był poetą. Jest w jego Decameronie, w jego filmie Decameron jest postać, którą on sam gra, odgrywa, to jest Giotto. Tak, z taką przepaską białą na czole i on siedzi przy stole i nagle wstaje i odchodzi, żeby coś zapisać, co zauważył właśnie, czyli to przeniesienie tej gorączki tego wiersza. Więc inaczej się tłumaczy taki wiersz, bo wiadomo, że ten świat emocji przede wszystkim oddaje melodia wiersza, no więc melodia jest bardzo ważna, bo trzeba zachować tę słodycz, tę grozę, może też tę kakofonię, tę rozsypkę, powiedzmy, porządku fonicznego. Natomiast inaczej się tłumaczy Dantego. No Dante to jest w ogóle taki, no, tłumaczyć klasyków. Kiedyś mieliśmy taką rozmowę, której zapis pozostał w literaturze na świecie. Toczyliśmy ją w gronie bardzo zacnym, ponieważ siedziałem ja młokos przy stoliku ze Stanisławem Barańczakiem i z Zygmuntem Kubiakiem, którzy się tak pokłócili, jak chyba nikt nigdy się jeszcze nie pokłócił na świecie o żadną rzecz literacką. Tak czy inaczej, wymyślali się po prostu okrutnie od początku do końca. Natomiast, no jak tłumaczyć klasyków? To jest za szerokie pojęcie, jak tłumaczyć klasyków. Jak tłumaczyć Dantego? No to jest już, powiedzmy, pytanie, na które, z którym ja się mierzę właśnie, tak, Dantego. No u Dantego przede wszystkim zauważyłem, że kiedy się tłumaczy Dantego 11 z Błyskowcem albo 12, bo tak naprawdę wiersz włoski czyta się, 11 z Błyskowiec czyta się jako 12 z Błyskowiec, czyli tę jedną sylabę tam się zawsze dodaje w lekturze głośnej, to po prostu, czy jeżeli się idzie za tym rymowanym porządkiem, to jest po prostu zawsze coś ucieka. No nie wiem, przekład. Bardzo lubię przekłady, albo jest się niedosłownym. Na przykład no, mój wielki mistrz, jakim jest Barańczak właśnie, i przyjaźniłem się z nim, napisał, powodowała mną wola uparta, aż zobaczyłem lamparta. Tyle, że w oryginale jest ryś,
Tak? No więc nie wiem, czy zastanawiam się, czy dla Rymu jest warto poświęcać ten świat przedstawiony Dantego. Tak? Agnieszka Kuciak, wspaniała dziewczyna, znakomita tłumaczka w połowie drogi. Jak dziecko w ciemnym znalazłem się lesie, ale nie ma jak dziecko w oryginale. Ja nie wiem, czy ja bym uznawał Dantego za genialnego poety, gdybym znalazł po prostu to porównanie do jak dziecko. Także to wszystko zobaczyłem, przejrzałem te inne przekłady. I tak naprawdę to uznałem, że tak nie znamy, że polski czytelnik nie zna świata przedstawionego u Dantego. Tymczasem jest rok 2006. Ja upieram się, żeby przedstawić, żeby tłumaczyć, no po tej pierwszej pieśni potem przetłumaczyłem ostatnią pieśń, czyli modlitwę świętego Bernarda asonansami. No i to też miało jakieś tam swoje powodzenie, ale to no, takie powodzenie, którego ja nie mogłem... Z którym ja się nie mogłem cieszyć, bo sam znałem skalę strat. Więc od tamtej pory tłumaczyłem dosłownie. I teraz chcę Państwu powiedzieć, bo ja myślę, że to jest wszystko bardzo ciekawe i że tylko nam mówią, że my się czymś nie interesujemy i że coś jest ciekawe dla jakiejś enklawy. Wszystko jest bardzo ciekawe, bo wszystko nas ciekawi po prostu, wszystko nas ożywia. I to jest coś takiego jak... kategoria wierności, tak? No, stosowało się ją bardzo często i używało się tej kategorii, że wierność, że trzeba być wiernym. Ja po prostu, po pierwsze nie wierzę w wierność, znaczy w wierność z wyboru. Ja uważam, że nie można być, wybierać sobie wierności, bo człowiek jest jak Pinokio, czyli jak sobie wybierze wierność, to wpada po prostu, tak? I tak jak Pinokio obiecywał wróżce o niebieskich włosach, że nie pójdzie już na wagary, no ale jest drewna czereśniowego, które zostało dane z jakiegoś składziku różnych polan do pewnemu facetowi. No więc jak tu być, skoro jest się ze słabego materiału, to jak tu być na miarę jakiejś tam idei? Natomiast wierność wybiera. Tak? To znaczy, jeżeli my jesteśmy jak gdyby wybrani przez wierność, nie wiem, czy Państwo, niech Państwo zrobią sobie taką próbę na sobie, że jak Państwo coś pokochali, mają 14 albo 15 lat, to Państwo byli właściwie nolens volens wierni temu wszystkiemu. Jakiś zespół muzyczny, jakiś wiersz, jakaś idea, która Państwa porwała. Temu się pozostaje po prostu wiernym i tu nie ma co. I to jest ta powiedzmy, że większa wiedza o tej wiedzy teoretycznej, która jest wiedzą martwą, to jest ta wiedza doświadczenia naszego. I tak jest po prostu. I pomyślałem sobie, że właściwie dla tłumacza to istnieje jedna kategoria tylko. Do dziś jestem o tym przekonany. To jest kategoria lojalności. Tak? To jest tej rozstrzyganej raz za razem lojalności. Ja muszę być lojalny w stosunku do autora, to znaczy za każdym razem rozstrzygać, co jest bardziej dla niego przydatne, czy co bardziej oddaje jego świat. W przypadku Dantego w tym no, 2006 roku wysłałem fragmenty mojego przekładu, publikowane wtedy do Nowej Okolicy Poetów, do Ryszarda Kapuścińskiego. Nagle dostaję telefon w Wigilię Bożego Narodzenia. Myśmy się bardzo przyjaźnili z Ryszardem. Dzwoni, przyjedź do mnie, Jarku, bo muszę ci coś powiedzieć. Dobrze, a więc jadę do niego prosto z Rzymu. Mam przejechać przez dom, bo to Wigilia, ale zajeżdżam do Ryszarda. Blisko dworca. Słucham? Blisko dworca. Nie, czekaj, Ryszard na Prokuratorskiej, przy filtrach. Natomiast, no i jadę do niego i on mówi, słuchaj, no mam raka trzustki, tak? No to jest jedna rzecz. Ale wiesz co, też mam... Dostałem te twoje przekłady, wiesz, i mówi, cholera, tak naprawdę to słuchaj, po raz pierwszy wiem, jak wygląda Charon, wiesz. I po raz pierwszy zrozumiałem, że Boska Komedia to jest reportaż z piekła, reportaż ze światu. I ja sobie natychmiast dostałem takie potwierdzenie, że tak się rzeczywiście powinno robić. I ustaliłem sobie taką metodę, że będę lojalny, to znaczy będę, może moja lojalność w stosunku do Dantego jako tłumacza polega na tym, żeby oddać wszystko, to znaczy oddać każde słowo, każdy szczegół, wszystko co widziane, odczute, wszystko co usłyszane również, no bo to był jedyny człowiek, który był w zaświatach tak długo, tak daleko, od początku do końca. Bywał święty Paweł, bywał Eneasz, ale to było tylko fragmentarycznie. Natomiast on był cały czas. Państwo spytają, czy ja w to wierzę. No,
ja nie mam powodów, żeby nie wierzyć, prócz jednego tylko, że Dante wsadził do piekła i rozerwał brzuch Mahometowi. No to jest dowód na to, że to jest nieprawda oczywiście, bo tak być nie może, rzecz jasna. Ale Dante mnie o tym zapewnił, no więc ja nie mam dowodu na to, że on tego świata tak nie zobaczył. Więc ja po prostu uznałem, że muszę ograniczyć tę wierność każdemu słowu do każdego wersu. W ramach każdego wersu mogę robić inwersję, ale nie iść dalej, to znaczy nie wykraczać poza nią. Bo Dantemu się z trudem układało te wiersze. To wcale nie było tak, że Dante był poetą nieomylnym. On się mylił bez przerwy. To znaczy on ciągle gonił za tym trzecim rymem, bo sobie wymyślił trzeci rym, tylko że to był taki poeta, który napisał tę Boską Komedię, czyli ten poemat, który na przykład przez Eliota jest uważany za najgenialniejsze dzieło. Dante i Szekspir podzielili świat między siebie, trzeciego nie ma, ale jednak pewną wyższość oddaje Dantemu. On nie miał języka jeszcze w ogóle. To było tak, myśmy wtedy mieli księgi henrykowskie, Daje, Acia i tak dalej, Pobrusza, to wtedy, natomiast Dante pisał Boską Komedię. On lepił, to sobie trzeba chyba tak wyobrazić, przynajmniej ja sobie tak wyobrażam, że ta lawa języka leciała, wylatywała z wulkanu, a on jeszcze przed zastygnięciem lepił. I raz ulepił tak, a raz inaczej. Raz mu do rymu pasowała bardziej ta forma, a raz inna forma. Więc on też majstrował przy tym mocno i manipulował bardzo tym językiem. Szukał, czekał na konkluzję myślową, aż tam, nie wiem, 6 tercyn, po to, żeby znaleźć, żeby móc domknąć myśl, bo mu się wtedy dopiero zrymowała. No i ja sobie pomyślałem, że tak to zrymuję, tak to przetłumaczę. To znaczy tak w ramach każdego wersu zachowam te same wyrazy. To będzie brzydka wersja, czyli to będzie wersja prozą. Wszyscy mamy już wersję, Polacy mają już kilka doskonałych tłumaczeń poetyckich, czyli powiedzmy związanych, między innymi też fragmenty Mickiewicza, Norwita, z którego nic nie można zrozumieć zresztą, ale w każdym razie Falińskiego, fragmenty niepublikowane w ogóle, Kraszewskiego, tak, też, ale mamy takie Stanisławskiego, wspaniały zresztą, trochę zaniedbywany tekst Świderski, Polembowicza, no tak to już mówiłem. Natomiast i ksiądz biskup Kowalski, czyli założyciel kościoła Mariawickiego, przetłumaczył Boską Komedię jako księgę założycielską i natchnioną dla mariawityzmu. Więc to jest, więc mamy jakieś tam wersje, więc wiemy. I zresztą zdajemy sobie sprawę przy naszej, też trzeba brać pod uwagę nasze uświadomienie, naszą świadomość filologiczną. My mamy świadomość, co to jest tercyna. Tak? Jak nie mamy, no to sobie przeczytamy Sindbada, żeglarza leśmiana i się dowiemy, co to jest. Natomiast chodzi o to, jaki jest świat, co on zobaczył, kogo usłyszał, bo to jest, wydaje mi się, w tej koncepcji, powiedzmy, tego reportażu, to jest najważniejsze. My możemy sobie wyobrazić muzykę, ale melodię, możemy sobie wyobrazić kunszt. Natomiast ja postanowiłem zrobić wersję brzydką, to znaczy taką, która będzie kompletnie najohydniejsza wersja językowa. I o dziwo wyszło z tego, że niektórzy mówią, że to jest wersja piękna w tej właśnie brzydocie. Bo dlaczego poezja miałaby być piękna według kanonu takiego właśnie rymowania, gdzie kiedyśmy, jak u Porębowicza, kiedyśmy doszli, gdy usta szalony rycerz całował w nieowładnej chęci. Ten swój nigdy już się nie rozstawia, do ust mych nagle przywarł bez pamięci. No i to się tak trochę toczy jak moneta, która upadła i nic się nie łapie jak gdyby z tego. A tu jest taki troszkę, jak gdyby trzeba się zatrzymać przy każdym słowie, przy każdym sensie. No i taka to robota, czyli 31 lat robiłem, ale wcześniej jeszcze znalazłem swój wiersz, kiedy miałem 14 lat, poszedłem do liceum Patrego i napisałem wiersz o Dantem. Taki rymowany właśnie tercyną. Od tego się zaczęło. Okropność jaka chyba. Ale czekaj, czyli, bo jeszcze chcę się zatrzymać na chwilę przy tłumaczeniach, tej tradycji całej, o której mówisz. Bo my żeśmy byli pod ciężarem przez całe dziesięciolecia tego młodopolskiego tłumaczenia Porębowicza, prawda, które jednak zdominowało recepcję Dantego w Polsce. I dopiero Alicja Kuciak w całości tłumacząc kilka lat temu Boską Komedię przełamała, znaczy starała się dać temu nowoczesny polski język, ale zachowując tercynę i 17-zgłoskowiec. Ty idziesz
inaczej, to znaczy rezygnujesz z tercyny, rezygnujesz z wersu poetyckiego i tłumaczysz prozą, tak? To znaczy ja zachowuję graficznie tercynę, dlatego że musi być ten znak, moim zdaniem, żeby widać było, że jest tam idea Trójcy Świętej wiążąca wszystko, tak? Więc ten tekst musi mieć taką strukturę, troszkę, zresztą to jest taka struktura trochę jak drabina Jakubowa, tak? To znaczy, ona po prostu musi być wystrzelona, to jest jednak wiersz, ten wiersz coś graficznie również znaczy, więc zachowałem, ale oczywiście no, nie biorę pod uwagę, nie kończy mi się to rymem po prostu. Chcę każdemu słowu nadać odpowiednie znaczenie, nawet jeżeli to znaczenie jest niemożliwe do nadania, tak? Bo to czasami są, no, tam szaleje w swoim słownictwie. Ktoś się wmaja albo wmoja, na przykład, wmoić się, tak? Jakaś idea się wmoja, no to trzeba tak zostać, bo on też użył słowa śmiesznego, w pewnym sensie tandetnego, ale robi to w poszukiwaniu sensu. I poecie wolno się pomylić, poecie nie wolno jednego, poecie nie wolno mieć bardzo ambitnego programu, to znaczy poecie nie można, poeta nie może być łatwy po prostu. Może przeczytamy fragment, Jarku, z tego twojego przekładu nowego. Ja to przyniosłem chętnie, bo się nie tyle się spodziewałem, co właściwie sam zasugerowałem, że nie ma o czym gadać, jeżeli Państwo nie usłyszą tego. Bardzo jesteśmy ciekawi. Natomiast przeczytałbym taki fragment właściwie z trzeciej pieśni, ten fragment o Charonie, oraz końcówkę, o której mówi, zresztą jest wśród nas tłumaczka fragmentu Boskiej Komedii jeszcze, moja koleżanka po fachu, bardzo miły kontakt, Zosia Jurek. I bardzo pięknie wyszedł fragment Czyśca w jej przekładzie i mam nadzieję, że jej będzie następny. Bo to każde pokolenie właściwie musi mieć swój przekład Boskiej Komedii, bo inaczej to co z tego będzie. Aha. Tak, i to jest i końcówkę. I twierdzi Eliot, to jest zresztą bardzo piękny fragment, ten to jest jeden z też moich ukochanych fragmentów, kiedy Dante pokazuje pewne przykłady sztuki. Opisuje sztukę, to był znakomity komentator sztuki swojego czasu, ale też takiej sztuki, którą wymyślał, której ustalał koncepcję. Natomiast jest końcówka, która jest wstrząsająca. Muszę powiedzieć, to mówi się o modlitwie świętego Bernarda, że to jest ten najwyższy fragment poetycki, czyli to do, ten fragment, do którego Vergine Madre Filia del tuo Filio, czyli matko dziewico syna swego córo. No to już to jest tak piękne, że właściwie samo się dyktuje, do którego stworzył Giuseppe Verdi, zresztą jeden ze swoich Pezzi Sacri. Natomiast jest końcówka dalej, bo Dante cały czas, no zapominamy w tej Boskiej Komedii, bo Dante tak klepie, tak czasami takie ma natręctwo wymieniania, taka ta enumeracja, o której pisał Umberto Eco. Ciągle jest taka jedna pieśń, myślałem, że jej nie skończę w tłumaczeniu, kiedy wymienia wszystkich książąt, których spotkał w tej czeluści piekła. I spotkałem tego Henryka, a tam spotkałem kogoś. Jezus Maria, ja mówię, weź i zabij wszystkich już tych królów, po prostu chodź do piekła, bo nie mogę tego słuchać, bo jest tak nudna poezja. Dante bywa nudnym szalenie poetą, to prawda. To znaczy, a już jak on mówi, jak on tłumaczy, jak się rodzi sperma na przykład, to już jest w ogóle coś nieprawdopodobnego. Można. Tutaj krew z woreczka, coś tam. Ale końcówka, kiedy on dochodzi do samego widzenia Boga, bo na to czekamy tak naprawdę. Czyli najpierw przez ten fragment o Charonie, a potem są obrazy wstrząsające, oraz, a potem końcówka sama, raju, końcówka Boskiej Komedii. Kiedy zacząłem przypatrywać się dalej, ujrzałem ludy na brzegu wielkiej rzeki, przez co powiedziałem: mistrzu, teraz pozwól mi, bym dowiedział się, kim są i jaka reguła sprawia, że wydają się tak gotowe do przeprawy, jak widzą przez nikłe światło. A on do mnie:
Te rzeczy będą Ci znane, kiedy my wstrzymamy nasze kroki na smutnym brzegu Acheronu. Wówczas z oczami zawstydzonymi i spuszczonymi, bojąc się, że moja mowa jest dla niego drażniąca, aż do rzeki powstrzymałem się od mówienia. I oto ku nam nadciąga łodzią starzec, biały od starego zarostu, krzycząc: biada wam, dusze nikczemne. Nie miejcie nadziei ujrzeć kiedyś niebo. Ja przybywam, żeby was zabrać na drugi brzeg, do wiecznych ciemności, na upał i mróz. A ty, który tam jesteś, żywy duchu, odłącz się od tych, którzy umarli. Lecz kiedy zobaczył, że się nie odłączam, powiedział: inną drogą, przez inne porty dotrzesz do brzegu, żeby przejść. Nie tędy. Powinna zabrać ciebie lżejsza łódka. A książę do niego: Charonie, nie złość się, tak chce się tam, gdzie się może to, czego się chce. I więcej nie pytaj. Wówczas ucichły wełniste policzki wioślarzowi silnego bagna, który wokół oczu miał ogniste kręgi. Ale te dusze, które były zmęczone i nagie, zmieniły barwę i szczęknęły zębami, kiedy tylko usłyszały okrutne słowa. Przeklinały Boga i własnych rodziców, ludzki gatunek i miejsce i czas i nasienie, ich poczęcia i ich narodzin. Potem cofnęły się wszystkie razem, głośno płacząc, na przeklęty brzeg, który czeka na każdego człowieka, co nie boi się Boga. Charon, demon o oczach jak żagwie, dając im znaki wszystkie je gromadzi, bije wiosłem każdego, kto przysiada. Jak jesienią opadają liście, jeden obok drugiego, aż gałąź widzi na ziemi całe swoje zwłoki. Podobnie złe nasienie Adama rzuca się z tego brzegu jedno za drugim na znaki, jak ptak na wezwanie. Tak odpływają przez ciemną falę i zanim po tamtej stronie wysiądą, tutaj znowu zbiera się nowy zastęp. Synku mój, powiedział uprzejmie mistrz, ci, którzy umierają w Bożym gniewie, wszyscy przychodzą tu z każdej krainy i są gotowi przeprawić się przez rzekę, bo spina ich Boża sprawiedliwość, tak, że lęk zmienia w pragnienie. Tędy nigdy nie przechodzi dobra dusza i dlatego, jeśli Charon na ciebie narzeka, możesz już dobrze rozumieć, co znaczy jego mowa. Kiedy to skończył, ciemne pole zadrżało tak mocno, że ze strachu umysł wciąż zalewa mnie potem. Ziemia zapłakana wydała wiatr, co rozbłysnął karminowym światłem, które zwalczyło moje wszelkie czucie. I upadłem jak człowiek, którego chwyta sen. I tu są, jak Państwo widzą, ryzykowne bardzo obrazy. Te wełniste policzki, które są... Ale to jest w tym niezwykle szorstkie piękno po prostu. Tego nazywania, tego dochodzenia do samego sedna słowa. Tu nie ma żadnej dekoracyjności w tej poezji. Więc mam nadzieję, że to będzie taki znak. Dusze, które były zmęczone i nagie, zmieniły barwę. Przeklinały Boga i własnych rodziców. Ten obraz tego drzewa, wstrząsający po prostu. Tego drzewa, który przegląda się we własnych zwłokach. I to jest piekło prawie na początku, powiedzmy. A w raju, z raju wyławiam dla Państwa tę końcówkę. No, początek tej pieśni ostatniej, czyli pieśni 33. Matko, dziewico, syna swego, córo, pokorna i wzniosła nad dar urodzenia. No to jest jedno. Ale to jest modlitwa. Natomiast ja od modlitwy wolę poezję, szczerze mówiąc. To jest modlitwa nieintencjonalna. Dobrze. I czytam końcówkę w związku z tym samą Boskiej Komedii. Zobaczą Państwo Boga za chwileczkę, w związku z tym proszę się przygotować. Bernard, bo to jest modlitwa świętego Bernarda o to, żeby Dante zobaczył Boga i żeby jeszcze modlił się bardzo przezornie, bo to jest to praktyk święty Bernard, i żeby od tego nie stracił rozumu, bo on ma zadanie, on musi to wszystko przekazać jeszcze na ziemi, prawda? W związku z tym to nie jest tak, że wystarczy, że zobaczy sobie. Nie ma w tym niczego wzniosłego zobaczyć sobie, trzeba zobaczyć innym przede wszystkim, tak? Bernard dawał mi znak po tej modlitwie i uśmiechał się, bym spojrzał do góry. Ale ja byłem już z siebie samego takim, jakim on chciał. Bo mój wzrok, stając się szczery, coraz bardziej przenikał przez promień wzniosłego światła, które jest prawdziwe przez siebie. Odtąd już moje widzenie było większe, niż pokazuje mowa, co ustępuje przed taką wizją. I ustępuje pamięć wobec takiego nadmiaru.
jaki jest ten, który śniąc widzi, aż po śnie wyryte wrażenie zostaje, a inne do umysłu nie wraca, taki ja jestem, bo prawie cała urywa się moja wizja, a jeszcze napływa mi do serca słodycz, co z niej się zrodziła. Tak śnieg się roztapia na słońcu, tak na lekkich liściach pod wiatrem gubił się wyrok Sybilli. O światło najwyższe, które tak się wznosisz nad ludzkie pojęcia, mojemu umysłowi przywróć trochę tego, czym żeś się jawiło. I mój język uczyń tak potężnym, żeby jedną iskrę twojej chwały mógł pozostawić przyszłym ludziom. Bo przez to, że trochę wróci do mojej pamięci i przez to, że wybrzmi nieco w tych wierszach, lepiej zrozumiane będzie twoje zwycięstwo. Ja wierzę, że przez ostrość, którą ja zniosłem, żywego promienia, ja byłbym się zgubił, gdyby moje oczy były od niego odwrócone. Przypomina mi się, że ja miałem więcej odwagi przez to, by wytrzymać, aż ja połączyłem mój wzrok z nieskończoną cnotą. O łasko obfita, przez którą ja śmiałem utkwić spojrzenie w wiekuiste światło tak, że wzrok w nim strawiłem. W jego głębokości zobaczyłem, to jest Pan Bóg, w jego głębokości zobaczyłem, że się scala, związane miłością w jedną całość, to, co rozprasza się we wszechświecie. Substancje i akcydensy i ich zachowania prawie razem stopione tym sposobem, że to, co ja mówię, jest zwykłą poświatą. Uniwersalną formę tego węzła myślę, że ja widziałem, bo rozlegle i mówiąc to czuję, że ja się cieszę. Jeden tylko punkt jest mi większym letargiem niż 25 wieków dla wyprawy, co Neptunowi kazała zdumiewać się cieniem Argo. Tak mój umysł, cały zawieszony, wpatrywał się głęboko, nieruchomo i uważnie i wciąż od patrzenia stawał się rozpalony. Przy tym świetle jakimś takim się jest, że odwrócić się od niego dla innej formy niemożliwe jest, by było kiedykolwiek dopuszczone, bo dobro, które jest przedmiotem pragnienia, całe się w nim skupia i poza nim wadliwe jest to, co jest tam doskonałe. Już będzie bardziej skąpa moja opowieść, także przy tym, co ja pamiętam, jak dziecka, które jeszcze płucze język przy piersi. Nie dlatego, że więcej niż jedna prosta forma była w żywym świetle, na które patrzyłem, które jest zawsze, jakie było poprzednio, ale przez wzrok, który się wzmagał we mnie, kiedy patrzyłem, jeden tylko obraz mi się przeradzał, bo ja się zmieniałem. W głębokiej i jasnej istocie wysokiego światła zjawiły mi się trzy kręgi, trzech barw i jednego obwodu. I jeden drugiego jak tęcza tęczy zdawał się odbiciem, a trzeci zdawał się ogniem, który pierwszym i drugim na równi się syci. Ach, jak skąpa jest mowa i jak nikła wobec mojej myśli. A to przy tym, co ja ujrzałem, jest takie, że nie wystarczy powiedzieć niewiele. O światło wieczne, co trwasz w samym sobie, samo się rozumiesz i przez siebie rozumiane i rozumiejące siebie kochasz i świętujesz. Ten krąg, co tak poczęty, zdawał się w tobie jak odbite światło, przez moje oczy długo przenikany, w swoim środku, tej samej barwy, co on, jawił mi się malowany naszym obrazem, przez co mój wzrok był w nim cały wtopiony. Jaki jest geometra, który cały się trudzi mierzeniem koła i nie znajduje, myśląc, tej zasady, której on szuka, tak ja byłem na to nowe widzenie. Chciałem widzieć, jak się dostosował obraz do okręgu i jak tam się mieści. Pies, który zobaczył Boga. Tak ja byłem na to nowe widzenie. Chciałem widzieć, jak się dostosował obraz do okręgu i jak tam się mieści. Lecz własne pióra nie były do tego. I oto mój umysł został rażony błyskawicą, w której przyszła jego wola. Wysokiej fantazji zabrakło tu mocy, lecz już obracała moim pragnieniem i wolą, tak jak kołem, które równomiernie się kręci, miłość, co porusza słońce i inne gwiazdy. A to jest autor. Nie, tam chcę Państwu zwrócić uwagę, to jest to, co oczywiście mogą sobie Państwo wyobrazić robotę redakcyjną. Ja wydaje to wydawnictwie literackim, są bardzo porządni redaktorzy, więc
ale tam jest walka o to, że dlaczego jest, musi być pięć razy ja, zaimek, dlaczego musi być pięć razy w jednym wersie. No bo tak jest. Ja mam nerwicę na to jest na przykład. To nie jest powiedziane, że ja zachowuję się w sposób racjonalny. Tak? To znaczy, to nie jest tak, że ja wiem, dlaczego ja coś robię. Tak? Czasami coś robię dlatego, że jestem, że muszę znaleźć symetrię mojego działania, mojego mówienia, mojego czucia. Po prostu. A skąd ja wiem, że Dante pięć razy ja nie użył, chociaż nie musiał, bo wszystko jest jasne, bo to jest język fleksyjny. Właśnie dlatego, że miał potrzebę podkreślenia tego ja. Zresztą u Dantego te sensy się przenikają, te zaimki dużo mówią. Pierwszy wers jest taki, jest tutaj wyznacznikiem. Nel mezzo del cammino nostra vita mi trovai per una selva oscura. W połowie wędrówki naszego życia znalazłem się w ciemnym lesie. To nie jest tak, że ja perchela dritta via rozmarnita, bo prosta droga była zgubiona. Krótko mówiąc, ja się zgubiłem, nie, straciwszy z oczu szlak niemylnej drogi, w głębi ciemnego znalazłem się lasu, jak pisze Porębowicz. Czyli to by było straciwszy, ten Imiesłów mówi, ja straciwszy, co ja straciłem, więc się zgubiłem. Nie, figa z makiem. To jest coś zupełnie innego. To jest po prostu rewolucyjny politycznie wiersz. Dlatego, że mówi, ja się znalazłem w głębi ciemnego lasu, bo prosta ścieżka była zgubiona. W domyśle przez tych, o których zaraz mówi, bo Dante przez całą resztę tej pierwszej pieśni mówi o Wilczycy. Czyli o tych, o cesarzu i o papieżu zwłaszcza, który powinien prowadzić prostą ścieżką. Jak papież, jak władza polityczna i kościelna gubi prostą ścieżkę, czyli po prostu wyprowadza ludzi z tej prostej ścieżki, to oni będą cierpieć jednokrotnie, tak? Niewielokrotnie. Chociaż będą winni zbłąkania bardzo wielu osób. Ale ja poniosę konsekwencje, dlatego że ja będę rozliczony z mojego zbłąkania. I nie będzie wytłumaczeniem dla mnie zbłąkanie władzy po prostu. W związku z tym trzeba walczyć z władzą niesprawiedliwą, nieprawą, dlatego że ja płacę konsekwencje. Dlatego że oni schrzanią moje życie, a nie swoje. Tak? I to jest ten wielki... Dlatego to ja, to rozpisanie na te zaimki jest bardzo ważne. I też, jak Państwo zauważyli, no to jest jeszcze już ostatnia rzecz... samowytłumaczenia, to znaczy po prostu, to pewnie, że to można by było zgrabnie to wszystko powiedzieć. Bo na przykład tak idę okrężną drogą właśnie imię słowów i tak dalej. No tylko, że Dante tak powiedział. To znaczy ja nie robię niczego takiego, czego nie zrobił Dante. Ja zachowuję te imię słowy. Jeżeli Dante idzie nie na skróty, tylko dłuższą ścieżką i mniej atrakcyjną, mniej efektowną, to ja to robię to samo. Bo jednak w przypadku Dantego praca tłumacza nie polega na tym, żeby było ładnie, żeby było szybko. Tak? Tylko jak ta jego łepetyna go prowadziła. Tak? I te wszystkie strona bierna na przykład jest szalenie ważne. Coś zostało zrobione. Tam są takie wyrazy bardzo często, tam ktoś zrobił gniazdo. Dlaczego nie wije gniazdo? Przecież w języku polskim wije się gniazdo. No ale Dante umiałby powiedzieć wije gniazdo. Tak? Natomiast człowiek, Bóg zrobił człowieka. Dlaczego nie stworzył człowieka? Tam jest napisane, bo Bóg jest rzemieślnik dla niego, tak? Bo Bóg po prostu to jest cieśla taki, który po prostu zrobił sobie tego Boga. I to wszystko są takie, na przykład najbardziej, największa walka w redakcji była o to, że ktoś płacze łydkami. No i no, to nowa forma płaczu, nie? I sarkazm redakcyjny. Ach, jak można płakać łydkami, tak? Jeszcze nigdy. No dobra, ale wsadzono faceta głową do dziury i on macha na wieczność tymi łydkami, tymi nogami na zewnątrz. I to jest genialne u Dantego. Płakał łydkami po prostu. I co ja miałbym znowu płacząc, tak? Albo z bólu wymachiwał łydkami. No to po co to Dantem się zajmować? To zajmijmy się kółkami poetyckimi gdzieś. A to jest właśnie u Dantego jest ta synteza, ta niebywała zupełnie synteza. Płakał łydkami. Po prostu. To jest wielkie Dante, wstrząsające. I to jest najtrafniejsze nazwanie. I potem jest Bosza, ten no płaszcz. No właśnie. Mm-hmm. No bo ten Dante miał wpływ naprawdę nieprawdopodobny. No. Mm. Jarku, bardzo Ci dziękuję. Mamy przedsmak tego, co nas czeka przy lekturze nowego przykładu Boskiej Komedii. Teraz czeka nas trudne przejście od Dantego do Mikołajskiego, ale chcę właśnie pójść tym tropem, to znaczy chcę spojrzeć na tą twoją pracę przekładową jako
takie basso continuo, które towarzyszy poecie, który od dziesięcioleci pisze wiersze. W tym twoim tomie Godzina myśli Dante się pojawia kilkakrotnie w takim bezpośrednim kontekście, znaczy przywołujesz go, prawda? Przywołujesz go co najmniej w dwóch wierszach, może które je przeczytamy, ale jak to jest, powiedz, jak on jako, bo jeden obraz mi już został, to znaczy ten obraz, kiedy mówiłeś o Pasolini, tym obrazie, że poeta, bo tak sobie rzeczywiście wyobrażam ciebie bardzo często jako poetę, że ty jesteś ten, który odchodzi na moment i zaraz na gorąco zapisuje twoje tomy poezji. Ten też na przykład nieprzypadkowo ma w podtytule wiersze na czas pandemii. Tak jak wcześniej pisałeś wiersze związane z Lampedusą i innymi rzeczami. Że twoja poezja jest na gorąco jakby zapisana. I nawet jakbyś dawał czytelnikowi sygnał, że mi chodzi o to, żeby było od razu. Że nie dajesz sobie, nie wiem, czasu na cyzelowanie, na wiesz, tylko jest coś takiego bezpośredniego, co przechwytuje twój wiersz w twoich utworach. Ale co jeszcze byś wskazał jako ten dialog, czy tą wędrówkę wspólnie z Dantem, ale już jako człowieka, który nie tłumaczy, a pisze. I żyje. Jest tak, że no, też poeta ma swoją biografię i troszkę dojrzewa i swoją biografię poetycką tak samo. Ja inaczej pisałem, inaczej piszę, to się wszystko zmienia. Tak? No, ja należę do tego trudnego pokolenia. Ja jestem z 1960 roku, więc tak naprawdę to miałem pierwsze wiersze, takie już do publikacji, do tomiku. W 81 roku miałem 21 lat. Tak, no to jest taki mniej więcej wiek, kiedy się debiutuje czy coś. No ale stan wojenny przyszedł i oczywiście był taki, mieliśmy taki imperatyw, żeby nie publikować w stanie wojennym. No więc powiedzmy, zaczęliśmy publikować tak naprawdę pod koniec lat 90. w ostatnim roku lat 90. Więc ja pamiętam, że polazłem na Most Poniatowskiego i wywaliłem wszystkie moje wiersze napisane właśnie wtedy. Dlaczego? Dlatego, że przeczytałem Rilkego. Stronę taką z książki, nie z listu do młodego poety, tylko z takiego, z książki Pamiętniki Malte Lauritsa. Tak, tam jest taki, że mam 28 lat i napisałem kilka rzeczy, które nic nie znaczą, bo nie wiedziałem, że wiersze to nie są uczucia, tylko doświadczenia. I tam wymienia cały katalog doświadczeń, które trzeba przeżyć. No, trzeba przeżyć ileś tam nocy przy łóżku umierającego, ileś nocy miłosnych, tak, ileś sytuacji skrajnych. Wymienia sytuacje skrajne. Ja właściwie uznałem, że w związku z tym, że miałem za mało doświadczeń pisząc to. No bo też była sytuacja tego stanu wojennego i też była taka sytuacja nienaturalna, sytuacja zamknięcia. Ja nie miałem nigdy powołania do poezji zaangażowanych. Bardzo byłem ucieszony, tłumaczyłem dużo wierszy zaangażowanych do szuflady, zwłaszcza Pasoliniego. A to był wstrząsający świadek jednak. Przemian społecznych, przemian politycznych. Więc wydaliłem. A dlaczego z Mostu Poniatowskiego? Bo kiedyś Most Poniatowskiego nazywał się Mostem Mikołajewskim. No i pomyślałem sobie, że to jest bardzo dobry koniec takiego lustrzanego odbicia. I z tego mostu pamiętam, że leciały te ściepka moich, te ścinki z krawki. No i pisałem znowu. I to jest tak, że oczywiście też chcę Państwu powiedzieć, bo to jest ciekawe, odkrycie, czyli ciągle coś odkrywa, właściwie werbalizuje to, odkrywała, ma to zawsze w sobie, niezwerbalizowane. Ja to zauważyłem, że nie tylko twórca oryginalnych utworów ma swoją biografię, co się zauważa czasami, prawda? Po śmierci czyjejś tam męża zaczęła pisać całkiem inaczej na przykład, tak? No dobra, albo te wiersze zwiastują już rychłe samobójstwo. O. Ale jest tak, że po prostu człowiek więcej rozumie, zwyczajnie. Ja na przykład kiedyś, jak tłumaczyłem Pasoliniego, przetłumaczyłem taki duży tom wierszy Pasoliniego w roku 80 czy 90, nie pamiętam którymś, w 90 którymś, ale ja dopiero wtedy zrozumiałem, dlaczego on tak zestawia tego Chrystusa z tym Marksem i z Gramsci. I co tam poetycko Gramsci, co ma wspólnego
z Chrystusem, z Jego poczuciem. Dopiero wtedy musiałem dojrzeć po prostu intelektualnie, musiałem sobie postawić pewne pytania, a nie myśleć takimi kliszami dawnymi. I jak tłumaczyłem Montalego, dopiero to zrozumiałem, że biografia tłumacza jest absolutnie podstawowa. Otóż Montale przetłumaczyłem dla wydawnictwa A5, dla Krynickiego, notatnik z 4 lat, zapiski z 4 lat, przepraszam. To jest ostatni tom wierszy Montalego, kiedy stary Montale, któremu już wszyscy umarli, pisze takie coś, te wiersze, które są szalenie trudne. Czy po prostu nie... Ja specjalnie sobie założyłem, że przetłumaczę wszystkie wiersze, bo człowiek, tłumacz to jest osoba cwana na ogół i robi wybory wierszy, prawda? No bo tłumaczy tylko te, które mu jest łatwo zrozumieć, tak? Więc trzeba wtedy siebie samego przyszpinić i powiedzieć, nie, musisz przetłumaczyć wszystko, co do jednego wiersza. Ja przetłumaczyłem tam wszystkie te wiersze, a to jest strasznie trudne. Bo to jest... I zobaczyłem po prostu, że ten człowiek nagle żegna z taką samą czułością, czy z taką samą rozpaczą, czy też z takim samym chłodem, trzeźwym smutkiem, można powiedzieć. O. Żegna się z prostytutką, z psem, z żoną, z ukochaną, z rodzicami, ze starym służącym, którego miał, to wszystko i tak dalej. Ja musiałem przeżyć terremoto, czyli musiałem chodzić, przejść się po zburzonej Nursi i po zburzonym Matrice, kiedy to widziałem różowe majtki, poduszkę z napisem Love, świętego Franciszka, wszystko zmiażdżone, po prostu wszystko na jednym poziomie. Wszystko było absolutnie zrównane. I tu zrozumiałem, że to było takie terremoto, takie trzęsienie ziemi, które przeżył stary Montale, kiedy mu się wszystko zmiażdżyło i wszystko jest równoważne. I to było bardzo ważne dla mnie odkrycie. Taka równoważność absolutnie wszystkiego, czego się doświadczyło w swoim życiu. Ja mogłem dopiero to przetłumaczyć z tej perspektywy. I wiesz, i tutaj w wierszach oczywiście różnie się pisało. Kiedyś bardziej starałem się jak gdyby przyłożyć do... Znaczy bardziej starałem się wymyślić, być kombinatoryczny. W tym przypadku ja widzę, że poezja polska idzie w tym momencie w stronę takiej żonglewki. To jest taka poezja słowa, jest najbardziej ceniona. Taka poezja, że właściwie nie ma w niej przeżycia, nie ma w niej myśli. Byłem świadkiem takich poetów, którzy odkryli Ashberiego na przykład i Franka O'Hara, tylko ja nie przeżyłem ich osobiście, ponieważ ja znałem Tomasza Gluzińskiego, proszę Państwa, poetę ze Lwowa, który był ocharystą przed Ocharą, tak naprawdę. W związku z czym czasami to polega na niedoczytaniu własnej poezji również, takie zachwyty. Natomiast to jest takie mówienie, jak gdyby człowiek się krępował obnażenia. Dla mnie to było dzikie, dlatego że poeta według mnie musi się obnażyć, ale ja byłem ze szkoły włoskiej. To byli wszystko poeci ze szkoły amerykańskiej. Ja byłem ze szkoły włoskiej, gdzie jednak to obnażenie jest takim czymś oczywistym. To znaczy, jak nie jesteś nagi, to nie jesteś poeta po prostu. To w ogóle. Tego się nie da. No i wydawało mi się też, i teraz mi się wydaje, że trzeba, to znaczy pewnie, że to... Czasami są poezje, które się rodzą jako pewien koncept i jest taka potrzeba, bo to nie ma co zakładać. Każdy wiersz powinien kończyć pewną historię wiersza, to znaczy człowiek nie ma historii. Historią każdego poety jest każdy jeden pojedynczy wiersz. Po napisaniu każdego wiersza drze się własną historię w pewnym sensie. I ją się ustanawia na nowo, bo jest nowe spotkanie z rzeczywistością. Ale też jest to... Taki, stał mi się bliski taki schemat, że biorę, że idę, no to było, może się zaczęło, nie wiem, czy to pamiętasz, w poprzednim tomie był taki wiersz, rozmowa z zakonnicą w metrze. Siadam koło zakonnicy i przyszło mi do głowy, bo ona coś komuś, z kimś mówiła, że kocha Chrystusa. Przyszło mi do głowy, to znaczy jak to? I zacząłem do niej mówić, ale siostra tak kocha Chrystus, ja na przykład kocham moją córkę, to siostra tak samo kocha. Do Chrystusa, czy nie, w metrze. Mieliśmy drogę od placu Defilad do na Kabaty, więc pół godziny bite. Ja pytałem, ale to kocham. No dobrze, a ja kochałem się kiedyś w takiej dziewczynie, powiedziałem jej kocham, ciągle jej mówię, kocham cię. Tak samo, a może tak klepiecie to, kocham cię do tego Chrystusa, tak jak ja mówię, ty dziewczyny. Wydawało mi się, że jak ja jej więcej powiem kocham, tym bardziej mi ona pokocha, no coś takiego. Prawda? I zacząłem się zastanawiać nad tym słowem. I to była taka rozmowa z nią. Ona była zadziwiona, szczerze mówiąc. Trochę przyglądała mi się, jak,
jak dzikiemu, ale w każdym razie doprowadziliśmy, ale życzliwie się bardzo rozstaliśmy. I to jest coś takiego, sobie pomyślałem o takim wzorze poezji, jak takim idę ulicą i nagle biorę kogoś za rękę, chodź, to ci coś powiem, tak? No i to jest coś takiego, co poecie się zmienia. Teraz mam tak, to znaczy teraz mam taką potrzebę, żeby takiej komunikatywności. Wydaje mi się, że mądrzy nasi nauczyciele, nauczyciele bywają głupi mądrzy. Głupi nauczyciele to są głupi nauczyciele, ale mądrzy to są ci, którzy nam mówią na przykład, że powinniśmy nie być stadem, tylko indywidualistami. Ale są też nauczyciele genialni, genialni, którzy powinni nam mówić i którzy mówią nam czasem, że my też jesteśmy niestety podobni do innych. Tego nam, to jest taki etap, który jest bardzo powinien być tematem, etapem banalnym, ale jest etapem rzadkim i bardzo wzniosłym. Krótko mówiąc, to, że my jedyny sposób, jaki mamy, to się obnażyć, żeby inni mieli się od czego odbić. Tak? Jak mówisz o sobie i coś powiesz prawdziwego, Julia Hartwig, o której, którą wspominam też, zresztą chciałbym, żeby to było, żeby Państwo sobie to uświadomili. Tutaj Pan mnie bardzo miło zapytał, Julię Hartwig, przed wejściem. 14 sierpnia skończy 100 lat, tak? Skończyłaby albo skończy, nie wiadomo. Myślę, że według jej koncepcji, intuicji ze światów skończy. będzie świętowała urodziny. Tak czy inaczej, ona na przykład napisała taki wiersz, czytała go w Lublinie, to było o stary człowiek. Stary człowiek wchodzi do apteki, kupuje dziurawiec, ale zapomina tego dziurawca, nie bierze go, wraca i przeprasza. Wychodzi z tej apteki, upada na ziemię, ściera sobie kolana i przeprasza. I stary człowiek ciągle przeprasza. Pamiętam, jak ona czytała ten wiersz w Lublinie, to podeszła dziewczyna cała zapłakana, wie pani, bo mój ojciec ciągle przeprasza. Ja myślałem, mnie tak to denerwuje. Myślałem, że on po prostu jest jedynym, który bez przerwy irytująco przeprasza. Dzięki pani zrozumiałam, że to jest takie odciążenie. Jak ja napisałem taki wiersz, że matka nie odbiera, to mam starą mamę, która ma 87 lat, no stara. Mam mamę, powiedzmy, nie młodą, która jest na szczęście, ma się dobrze, jest całkowicie samodzielna, ale no ja dzwonię do niej, tak? No moja tolerancja to są dwa sygnały, tak? A przy trzecim to już mnie wkurza po prostu, tak? To znaczy jestem gotowy zrobić awanturkę. Tak? I zaczyna, włącza się we mnie taki radar, tak? Już coś zaczyna widzieć, że coś leży na taki noktowizjer, tak? Coś zaczyna na podłodze leżeć, jakieś coś, tak? Coś jest na fotelu z przechyloną głową przed telewizorem, coś mnie tu zaczyna. Jak ja napisałem ten wiersz, dostałem setki listów, że ludzie to samo mają, to znaczy, że to jest to samo właśnie, że to jest, no żyjemy w jakiejś magmie i poeta właśnie. Czasami to nie chodzi o to, że poeta pisze rzeczy, tylko ważne, żeby był trafny i żeby to było, żeby dotknąć tej wspólnoty, tej wspólności, tak? Dobra, trzeba być indywidualistą, każdy zresztą jest indywidualistą, tylko niewyrażonym, prawda? Bo to jest tak, że no jedni mają głos, inni nie mają głosu, bo jedni nie opanowali, nie wiedzą, że się mogą wyrażać, nie zostali nauczeni, w pewnym sensie wyrażają się na przykład, no nie wiem, grymasem twarzy, to też jest dobry wiersz, grymas twarzy. Ale właśnie takie wiersze zacząłem sobie bardzo cenić, takie, że tu trzeba coś dać ludziom jednak i że tak się trzeba trafnie nazwać rzeczywistość, żeby też ci ludzie pomyśleli sobie, Jezu, nie jestem sam. Przecież ja myślałem, że wspomniałem o tym Państwu, że mam tę nerwicę natręt. To koszmar, ja byłem sam. Zobaczyłem kiedyś jakiś w telewizji film o facecie, który giął łyżki wzrokiem. Miał taką moc w sobie. Ja nie mogę wyjść z domu. Od tamtej pory, ponieważ ja zakręcanie kurków od gazu. Tak. Patrzę, dobra, jeszcze wrócę, sprawdzę. I tak będę patrzył. No ale potem byłem już na schodach i mówię, do diabła, jak tam facet wziął łyżeczki, to ja może przestawiłem kurek. Kurczę, nie wiem, co się stało. No i wiesz, i coś takiego, i to jest straszna męka, to jest okropna męka. Tak? I to jest niby terapia. Wchodzimy na obszar terapii. Czy jest rola terapeutyczna sztuki? No myślę, że jest po prostu. Że tu nie ma co, jeżeli sztuka nie przynosi ulgi, to jest uboższa o tę jedną funkcję w każdym razie. To nie jest tak, że nie może istnieć.
Więc to jest taki, tak ci się z tego tłumaczy. To jest taki, wiesz, jak gdyby próba wzięcia kogoś za rękę, mówi, chodź przyjacielu, to ja ci coś powiem. Tak? Mam taką w głowie myśl. Może cię zadziwi, że ci to mówię, ale mam taką cholerną potrzebę, żeby to powiedzieć. No bo to może się zrasta z temperamentem, takim, wiesz, temperamentem, że ja bym chciał po prostu, że ja lubię rozmowy, tylko nie lubię rozmowy powyżej trzech osób naraz. No szał może. Dużo ważnych rzeczy powiedziałeś. Ja chcę do niektórych się odnieść. Montale, to o czym mówiłeś. Przypomniał mi się taki wiersz, który kończy książkę Jana Kaplińskiego, Ojcu. A przywołuję go, bo dzisiaj się dowiedzieliśmy, że Jan Kapliński nie żyje. Zmarł wczoraj i chciałem, żeby go też tutaj wspomnieć. Ale ten wiersz jest dokładnie w takim duchu, jak mówiłeś. To znaczy, on się żegna z wszystkim dookoła niego, z psem, z sąsiadką, z tym, co ważne. I resztę odrzuca. To znaczy, nie chce wieczności, nie chce... Znaczy, jego pogodzenie się ze śmiercią, to jest pogodzenie się z tym, co wie. I że nie będzie wiedział więcej, że nie będzie wszystkiego wiedział. I że to wszystko jest w takim razie darem, który on musi przyjąć. Więc tak to odczytuję u ciebie również, nie tylko u Montalego. Wyobrażam sobie też tą dzikość, o której mówisz, bo to też jest taki aspekt zarówno tej poezji, którą ty piszesz, ale też poetów, których lubisz. Ja pamiętam to spotkanie w Wenecji, które miłoszowe, które zorganizowałeś nam, i pamiętam poetkę włoską, którą zaprosiłeś wtedy. Antonelle Annette, która, jej głos poetycki, odczytany wtedy u dożu w tym pałacu, był dzikim głosem. Ja miałem dokładnie takie wrażenie, nieoswojonym, nieokrzesanym, jakiejś takiej nagiej siły, która się odnajduje w słowach, takiej dzikiej kozy. Wiesz, jest taka, pamiętacie Państwo, wspaniała antologia poetek jidysz, która się tak nazywa, ale coś jest w tym pierwiastku poetyckim, o którym mówisz, dzikości właśnie, z takiej dzikiej kozy właśnie, która się broni przed oswojeniem, przed uporządkowaniem. Więc ta nagłość, ta bezpośredniość poezji, to uchwycenie momentu i przelanie tego od razu na wiersz także. A mnie też zastanawia, i o to tak chcę się spytać też w taki sposób, żeby przejść może do niektórych wierszy z Godziny Myśli, ta kwestia mostu, tak? Morze Śródziemnego jako mostu, czy w ogóle mostu. Tutaj, jak czytałeś ostatnią modlitwę Bernarda z Boskiej Komedii, to sobie przypomniałem to nasze motto w Krasnogródzie. Bieda temu, kto wyrusza i nie powraca. I to, ta wiedza, którą ja mam o budowaniu mostu już po tych latach, jest taka, że most właściwie nie tyle musi być taki, że nas przeprowadza na drugą stronę, ale musi być tak zbudowany, żeby pozwolił powrócić, czy umiał powrócić, że jest w tym jakaś jeszcze ukryta tajemnica mostu. Tutaj u ciebie w Godzinie Myśli pojawia się ten most również. Jak on funkcjonuje u ciebie? W jaki sposób poeta jest budowniczym mostu? No w tym, w którym ci powiedziałem, to znaczy to budowanie mostu nawet... No, w tym właśnie, że komunikuje się z innym człowiekiem, to znaczy ta potrzeba właśnie spotkania z innym człowiekiem. Bez tego nie wiem, jak to by funkcjonowało. To znaczy, to jest kwestia charakteru. Znam poetów, którzy myślę, że nie mieli takiej konieczności spotkania, albo byli jakoś, nie wiem, spetryfikowani właśnie w takim brakiem zwrotu do kogoś innego. Ja tu napisałem, wskazałem ci taki jeden wiersz zresztą. Gdybyś mógł go przeczytać na przykład ty, to byśmy zobaczyli, bo czasami ja napisałem taki poemat, most, który jest poematem sycylijskim. To znaczy, to jest taki poemat, który pamiętasz taki poemat, most, który jest
Nawet żeśmy go gdzieś tam ci przesyłałem do antologii. Tak? Oczywiście. Natomiast to jest, no właśnie, bo ja pamiętam, że kiedyś padła, w 1974 roku padł taki pomysł we Włoszech, żeby zbudować most łączący buta włoskiego z Sycylią, tak? No i to oczywiście do dzisiaj nie doszło do tego, do tej budowy mostu, bo bez przerwy ten most powraca, jako taka idea opętańcza niemalże, bo ciągle tam, no krótko mówiąc, nie wiadomo, kto miałby wygrać ten przetarg, czy kto by stracił, kto by zyskał i tak dalej, i tak dalej. Także most mostem, ale strona praktyczna tego. Natomiast wiesz co, no, ja most najprościej pojmuję, to znaczy jako taki właśnie droga do czegoś innego, droga do tego, co się wydaje absolutnie niemożliwe. Teraz czasami z tym mostem mi się też kojarzy łódka raczej, wiesz? I to jest sama łódka po prostu, która nie jest mostem, tak, ale jest wyspą. Na przykład mi uświadomili w tym roku dopiero moi Włosi, że dla nich bardzo często, i że to była taka oczywistość, o której mi nie mówili, dlatego że właśnie uznawali ją za oczywistość. To znaczy, że każdy mieszkaniec wyspy, taki jak Sycylia na przykład, czuje, że mieszka na łódce, kurczę, wiesz? I że ta łódka może za chwileczkę zniknąć, że ona może nam utonąć, że to wprowadza jakąś taką, wiesz, taki moment, nie myślę, żeby tak było na wyspie Wolin na przykład, tak? Ale w każdym razie na Lampedusie czy na Sycylii może tak być, że ta łódka się przechyli, no bo tak dziecko myśli troszkę, prawda? To znaczy, jak dziecko myśli, że coś się może nagle zachwiać, tak? Że nagle jak stoi na dachu, to że może zabiorą barierki na przykład, tak? I że może wypaść w każdej chwili, a jakby, zwłaszcza jak będzie trzęsienie ziemi, tak? No to, które nagle akurat w tym momencie nastanie. Także most jest bardzo pojemnym symbolem, powiem symbolem, a nie metaforą, bo się nie da specjalnie go przełożyć na inny język. To nie można powiedzieć, że coś jest, że most jest metaforą czegoś. To się bardziej czuje niż wie, więc jest symbolem. Dlatego nie można tego powiedzieć. Tak? Jest, no jest taka potrzeba, jest tęsknota. Nie wiem, most jest zawsze, jest samą myślą puszczona na drugi brzeg. Jest spojrzeniem. Jak ja patrzę na wyspy, nie wiem, archipelagu toskańskiego, jadąc nad moje tam Morze Tyreńskie, to oczywiście to są, ten wzrok jest właśnie mostem. Ale zwłaszcza, wiesz, no jest coś takiego, że chciałoby się przede wszystkim coś przerzucić przez przestrzeń, która jest nie do pokonania. Tak? Natomiast Boska Komedia to jest taki most nieprawdopodobny, bo to jest most do Boga po prostu. Wiesz? I to jest taki most, drabina do Boga tak naprawdę. Zresztą drabina jest mostem tylko pionowym mniej więcej, albo ukośnie pionowym. Bo chcę, zanim przeczytam ten wiersz, który mi wskazałeś, to jest tutaj taki wiersz, Boska Komedia ma tytuł. Bo wydaje mi się, że ten twój most często właśnie ma ten powrót w takim sensie, że jeżeli człowiek dostrzega słabości u innych, to wraca do siebie, żeby odnaleźć się u siebie, prawda? Czyli nigdy nie pozwala sobie na ten komfort, że zostaje po stronie słabości innych, jakby je dostrzegając, krytykując, hejtując czy punktując, prawda? Musi wrócić i odnaleźć się. Z drugiej strony rozumie innych bardziej, dlatego że tak, że Dante właściwie, no Dante w pewnym momencie mdleje tam kilka razy w Boskiej Komedii. Dlaczego? Dlatego, że widzi ludzi, po pierwsze im współczuje, pewnie tak jest, ale to może bardziej romantyczna wizja, ale po drugie widzi, że oni zostali ukarani na straszne kary za to samo, co on robi. Tak. No właśnie. Tak, że tak. Natomiast myślisz o tym wierszu z Boczkowskim. Tak. Tak. Tak? Tak. To jest Krzysztof Boczkowski jest wymieniony. To jest w ogóle odkrycie stanu wojennego. Aż trochę ma ten COVID coś wspólnego ze stanem wojennym, muszę powiedzieć. To znaczy Krzysztof Boczkowski to był mój przyjaciel, stary przyjaciel, który poeta, który właściwie był pomijany. Teraz jest odkrywany bardzo. Teraz po prostu nagle wyrasta do rangi poety nieprzewidywalnego, niezrozumianego i tak dalej. No i ja wziąłem sobie, jak wybuchła epidemia w zeszłym roku, w marcu, jego taką antologię, której nie zajrzałem. Antologia poetów najbliższych to się nazywa. I on to tłumaczył. Od Safony do Sylwii Plath. Od Safony do Sylwii Plath. To jest przepiękny tom wierszy po prostu. Poddany jednemu kryterium, że to muszą być wiersze przejmujące. I Boczkowskiego, i on bardzo się zżyłem z tym Boczkowskim, zaprosiłem go zresztą, zorganizowałem mu w Muzeum Literatury na 2 miesiące przed śmiercią spotkanie autorskie jeszcze. To on czytał, był piękny w tej lekturze swojej potem. I
martwi państwo. A potem zostałem poproszony przez rodzinę o to, żeby pożegnać go na cmentarzu. I go żegnałem, ale Krzysztof Boczkowski zakpił sobie ze mnie, ponieważ Krzysztof Boczkowski był niewierzący. Ale zafundowano mu pogrzeb z udziałem niewierzącego księdza. Znaczy kogoś takiego, kto się ubiera troszkę tak, żeby wyglądać jak ksiądz, ale tym jego dostojeństwem czy treścią jego miała być niewiara w pewnym sensie. Więc było to bardzo dziwne, bo on to sztukował, a to herbertem sypnął, a to coś takiego. I sobie pomyślałem, że Krzysztof tam strasznie się nabija z niego, znaczy po prostu z tego wszystkiego, z tej całej sytuacji. Dokończysz ten wiersz tak. Powiedz też, że tym, co zaleca dziś wieczność, jest przejrzeć się w lustrze cudzego potknięcia i zobaczyć siebie tak do głębi, że usta same się ułożą do czułego szeptu. Ach, siostro, ach, bracie, ja miewam tak samo. Przepraszam, wybaczam. Strasznie tutaj ciężko. To a propos tego powrotu, a wiersz, który przypomni mi, gdzie ja go mogę znaleźć na 30. Roku, na 30. Dobra. W pierwszej części, w pierwszej godzinie myśli wiersze Jarosława mają taki pretekst opisany, czyli odsłaniasz kontekst, w którym one powstają. We włoskiej telewizji na pasku wiadomość, że pomiędzy Libią a Maltą utonęło kilkadziesiąt, może 200 osób. Zaczął się nowy sezon. Wierzchołek niedosięgły świętej góry Syzyf. Znowu, jak mówią, utonęli ludzie. To tak, jak gdyby to byli ci sami. Niezmordowanie się rodzą i toną. Rodzą się, by tonąć. Lub nie, żeby tonąć, ale i tak toną. Latem, mówi prasa, będzie szczyt utonięć. Czy mają pamięć poprzednich? Czy jest to dla nich wciąż nowa przygoda? No bo tak to wygląda. Rzeczywiście jest, wygasa. Jest kwiecień, maj, to pojawiają, to zaczynają płynąć łódki z Afryki do Włoch. No i to trwa, tam dochodzi do większych katastrof, mniejszych katastrof, no te mniejsze to na przykład 20 osób może być. Tak, to może być jedna osoba, która utonęła, która gdzieś z dużego transportu, albo to może być 368, tak jak 3 października 2013 roku. Natomiast i potem w październiku to gaśnie mniej więcej, tak? Kończy się. Zresztą w tym czasie na ogół w ciągu tych kilku miesięcy wymyślają jakiś sposób uregulowania tego problemu. Tak mniej więcej więc utonął, kto miał utonąć. Po 4 miesiącach jest coś wymyślone, przestają tonąć, no bo jest zimno i to coś wymyślone zostało. Dobra, ale potem jest Sylwester, przychodzi nowy rok, jest kwiecień i znowu pierwszy transport. Ja to od lat obserwuję po prostu ciągle. I tak się zastanawiam, czy to przypadkiem, to tonięcie, to nie jest tak jak człowiek, tak jak taki biblijny człowiek, czy też archetypiczny w ogóle człowiek, tak, wpisany do mitologii, to jest tak jak taki, wiesz, no, jak taki ktoś, kto Syzyf, no właśnie, który powtarza swój własny los, upadku, powrotu, powtarzania swojego błędu. Czy to nie jest ten sam, ta sama figura w ogóle, czy to obok Hioba na przykład, który stał się pewnym znakiem tak, niezrozumiałego, niepojętego ludzkiego cierpienia, tak, to czy przypadkiem taki uchodźca nie powinien stać się, zostać wyniesiony do rangi mitu po prostu? Bo to jest mit, bo oni ciągle robią to samo, to jest ciągle to samo. Bo te mity polegają na tym właśnie, że coś dotyczy nas wszystkich. Wciąż są te same dylematy moralne, wciąż one się powtarzają. I wciąż to są te same sytuacje. I w tym przypadku mamy do czynienia powtarzające się, i mi się wydaje, do tego stopnia, że naprawdę mi się wydaje, że to jest, są wciąż ta sama ekipa, którą wysyłają na morze, żeby utonęła. I oni raz toną, a potem muszą jeszcze raz utonąć, bo nigdy dość się nie umiera, jak mówi Leśmian, i nigdy dość i nigdy tak, jak pragnie tego ów, co kona. Tak? No więc właśnie, więc to jest taki rodzaj, wiesz, to przejmująca strasznie historia z tymi nowymi coraz utonięciami. No. W
Chcę teraz ja Ciebie prosić, żebyś przeczytał ten wiersz i żebyśmy powrócili do Dantego. E come quei che con le nafanda, tak? Ale jest krótki wiersz, który jest inspirowany Come Quake. W pierwszej pieśni boskiej komedii, bo Dante bardzo często rozbudowuje takie porównania, że on, kiedy udało mu się umknąć pewnemu niebezpieczeństwu, to jest jak człowiek, który wciąż dysząc wychodzi na brzeg zburzonego morza, ratuje się, już wie, że jest bezpieczny, ale jego dusza wciąż ucieka. Tak? Ogląda się i ta jego dusza wciąż ucieka. Dlatego jest pełno takich zaskakujących porównań. I to dotyczy takiej powszechnej sytuacji. To znaczy takiego, no można powiedzieć tak, to słowo nadużywane pewnie, depresji. Takiej rozpaczy, jaką się ma po prostu nawet. Tak? I czasami jest rozpacz. Czasami rozpacz dopada, no co tu dużo mówić. Często wierzchołek góry skrywa kolejny wierzchołek tej samej góry, nie inaczej wierzchołek dołu skrywa kolejny wierzchołek tego samego dołu. U Dantego człowiek wychodzi na brzeg oszalałego morza i tam dopiero czeka go piekło. To jest ten pretekst, powiedzmy, wiersza. Dobrnąłem do krawędzi nowego czasu, jak się dopływa do bezpiecznego brzegu. I tutaj dopiero pod pogodnym niebem, na łagodnym piasku dopadły mnie burze, skatowały pioruny. Poczytam może kilka wierszy. Przeczytaj jeszcze, tak. Przeczytam kilka wierszy Państwu, bo po co mam je przeczytać. No. A, to jest wiersz, bo to są takie wiersze z obrazami tej choroby, czy przeżywania tej choroby. I to nie są wiersze, to są wiersze czasu, to znaczy tego czasu. Ja nie wiem, czy ten czas wpłynął na moje pisanie wiersze, czy myślenie poetyckie, czy w ogóle myślenie. Ale one zostały w tym czasie napisane, więc może coś tam jest z tego czasu. No to jest akurat obrazek z tego czasu, ponieważ moja mama bardzo chciała mnie widzieć, ale nie chciała, żebym przychodził. No. Albo mówiła, bo ja się zarażę, albo ja ciebie zarażę i takie różne rzeczy. No jak to mamy, mówią bardzo często. I ja podchodziłem, mieszka na pierwszym piętrze takiego bloku, no więc ja podchodziłem pod jej okno. Widziałem ją, jak patrzyła na mnie z tego okna i rozmawialiśmy przez telefon w ten sposób. Ale nagle szły sąsiadki. I co one sobie pomyślą? Kurczę, prawda, że ja tutaj rozmawiam z nią i to. Poza tym mama stawiała bardzo poważny problem. Znaczy taka sąsiadka, dla niej to jest kłopot. Mama bardzo uważa, żeby nikogo nie narazić na trudną sytuację. Czy nie utrudnimy życia tej sąsiadce przez to, że ona poczuje się skrępowana tym, że przecina nić naszej rozmowy z pierwszego piętra. To jest fatalna sytuacja, więc to jest święta panna nad pannami. Nie przychodź, mówi mama, ale jak tu nie przyjść? Za mało zostało, za bardzo stopniało, żeby się nie widzieć. Jadę więc, parkuję pod amboną okna i dzwonię za szybkę na jej pierwszym piętrze. Mama się pojawia w odblaskach zajączków, niewyraźna, zamglona, trochę prześwietlona, w świętości świętej, co na mszę nie chodzi, z czarnym atrybutem przenośnej słuchawki. Halo, jak się czujesz? Wysłuchaj mnie, pani, bez wstydu, że sąsiadki chodzą między nami ze śmieciami i psami. Zmiłuj się nad nami. Dzieje Żydów polskich. Znałem ich niewielu. Już od podstawówki, z twarzy i z imienia. O każdym słyszałem to, co najważniejsze, że to Żyd, Żydówka, niekiedy Żydówa, ale tak mówiono tylko o tych starych i grubych. Nie sądzie najwyższy, o ich córkach inaczej, chyba Żydóweczka, nie całkiem pamiętam. No, czasami wychodziły mi takie piosneczki, można powiedzieć, prawda? Modlitewka bezradna. Wyszedłem z psem i mi się ułożyła modlitewka, ledwo ją doniosłem do domu, kurczę, bo mi przyszło do głowy gotowa. Mój aniele stróżu, aniołku stróżeczku,
Połóż się dziś przy mnie w pachnącym łóżeczku. Mój aniele stróżu, aniołku stróżyno, posiedź tu przez chwilę z dobrotliwą miną. Mój aniele stróżu w pościelowych różach, daj mi się ułożyć u twego weznóża. Mój aniele stróżu, aniołku stróżycielu, upij się dziś ze mną na białym weselu. Mój aniele stróżu, aniołku stróżełku, pozwól złożyć głowę na miękkim skrzydełku. Mój aniele stróżu, zasnąłeś przede mną, znowu jest mi zimno, znowu jest mi ciemno. Trzeciomajowa rozmowa z nieobecnym. Czasami bywają w moich wierszach akcenty polityczne, zdarzają się, bo uważam, że poezja obywatelska, w tym momencie już tak uważam, że jest dozwolona. I to jest wiersz bez wątpienia o Jarosławie, tak powiem, czy do Jarosława. Motto jest z Pier Paolo Pasoliniego, koszary seminarium, dzika plaża, burdel. Pier Paolo Pasolini do mojego narodu. Trzeciomajowa rozmowa z nieobecnym. Choćby scenicznym, lecz mądrym cesarzem, którego spojrzenie co dwa dni rozjaśnia bardzo kapryśne, lecz szczere współczucie. Przyznaj, nieobecny, wiedziałeś od dawna, kto pierwszy się wzbije ponad wspólne imię, ocierając usta sobą i historią. Przyznaj, że cię bawi własna przenikliwość i to, że potrafisz odegrać ofiarę. Szkoda gadać, jest święto, trzeba iść na spacer. Gdybyś czytał wiersze, przesłałbym ci słowa bluźniercy z kraju dojrzałej cytryny, który swojemu narodowi miał czelność zalecić, by zstąpił do pięknego morza. A ja tobie życzę pogodnej kąpieli z widokiem na plażę pełną pięknych ludzi w tęczowych kostiumach na słonecznej skórze. Zażyj morskiej piany i wróć Afrodytą, jeśli jest możliwe to, co niemożliwe. No i chciałbym przeczytać, taki jest wiersz, właściwie może najważniejszy w tej pierwszej części, też znowu z mamą, Biały Kruk to się nazywa. A potem przejdę do trzech jeszcze innych z tej drugiej części, z drugiej strony, która jest bardziej powszechna, powiedzmy. Biały Kruk. W 14 roku wojny peloponeskiej zdał sobie sprawę, że jego matka wciąż czeka na szklankę wody i bochenek chleba. Sam prosił, żeby nie wychodziła z domu. Nazajutrz nie przyszedł, bo był przeziębiony, a mama miała w zamrażalniku zapas bułki wrocławskiej. Kolejnego dnia to samo, bo nie miał na benzynę, a tramwajami jeździć niebezpiecznie. W dodatku na Peloponezie woda z kranu jest zdrowa. I tak dzień za dniem, noc za nocą. Choć nie było dnia ani nocy, tylko czarno-biała taśma na obłąkanym kołowrotku projektora. Wojna peloponeska nie miała się wprawdzie ku końcowi, lecz zebrał się na odwagę i ruszył rowerem zawisłym z czarną flagą na ustach. Otworzył drzwi własnym zapasowym kluczem, skwierczał telewizor nastawiony na dziennik, w którym pierwszy sekretarz akurat otwierał szwalnię na Żoliborzu. Przed telewizorem nie było matki. Na poręcze kanapy siedziało 14 symbolicznych kruków, z których jeden był biały. O tym białym pomyślał, że to dusza mamy, o czarnych, że to minione lata wojny peloponeskiej. Reszty znaczeń nie rozumiał. Nie wiedział również, skąd na monitorze wzięła się twarz mamy w hali produkcyjnej na portrecie, z którego pierwszy sekretarz zdjął właśnie szarfę. Chciał wyszeptać mamusiu,
ale jego usta same wygłosiły imię i nazwisko patronki nowo otwartych zakładów. Przestraszyło to Kruki, zwłaszcza tego białego, który być może nie był duszą mamy, tylko niedojrzałym jeszcze rokiem peloponeskiej wojny. Otworzył okno, Kruk szybko wyfrunął, a on jeszcze długo pytał o tożsamość. Kim jesteś, Kruku? Powtarzał przez maskę. Lecz o tym rozmawiali właśnie w studio specjaliści ze strony stronniczej i ze strony postronnej. Kruk spojrzał wstecz i pomachał mu skrzydłem, krzycząc pożegnalne Nevermore, mój synku. I takie bardziej, powiedzmy, powszechne, takie bardziej z wnętrza. Jądro jasności. Lubię domy, w których stoi miseczka cukierków. Nie lubię siebie, kiedy jem garściami, ale uwielbiam czekać na cukierek z płynnym, owocowym serduszkiem pod skorupą. Ma to coś wspólnego z lepkim jądrem ziemi, które lasuje się pod szklistą łupiną, co chroni tajemnicę wiecznego niepokoju, pozornej powolności najgłębszych przepływów. Tak myślałem o ziemi, stojąc niedawno na gardzieli Etny. Tam za krawędzią mówiłem do wiatru trudnego do rozgryzienia krateru, który rani usta, jeśli się to robi zanadto łapczywie, jest owocowa słodycz wnętrza ziemi. Tam chcę zatrzymać moje dzikie zęby. Tam chcę zatopić ostateczne pragnienia, żeby utonąć w jaśminowej słodyczy malin przetworzonych na jądro jasności. A tonąc krzyknąć tak, żeby się niosło, jak głos Demeter gotowej na zimę, byle tylko kiedyś przyszła jakaś wiosna. Ona, zrodzona z płynnego bursztynu o smaku ruty i barwie janowca, do której idę jak do tej kobiety, co mnie urodziła, lecz nie jest mi matką, idę nad krawędź i wodzę palcami nad parą, którą zasnuwa mi oczy, na bliskie widzenie, bo na to dalekie nawet ona nie ma słodko-gorzkich sposobów. Wygrałoby z nią morze i słońce na szczycie, ale to dwie różne ojczyzny widzenia, ta dal i ta płynna masa pod stopami. Tonę w czym się da, tonę w czym nie da się przecież utonąć, a po falach chodzę jak słoneczne światło. Wspomnienie ojca przy wigilijnym stole. Bywałeś w święta jak powalony przez siebie dla dziecięcej zabawy niedźwiedź, w którego upadek wpisane było głośne zmartwychwstanie. Coś jak powrót taty bez grzecznego paciórka. Kiedy wnosiłeś do domu choinkę, któraś gałązka przekrzywiała ci czapkę, spod której jak pajacyk wystrzelało ucho. Wielkie ucho niedźwiedzia na magicznej sprężynce. Przysypiałeś czasem na kanapie w ten sposób, że własny łokieć był ci za poduszkę, a twój sen był snem kogoś, kto się zaraz zbudzi. To był zawsze sen kogoś, kto zasnął w pół słowa. Rozproszone wspomnienia ożywają we mnie, jedno rodzi kilka, a każde z tych kilku chyba kilkanaście migotliwych cieni, których nazywanie byłoby jak próba chrztu ryb co do jednej w rozległej ławicy. Z których ten najtkliwszy jest może, gdy brałeś w grube ręce opłatek i bałeś się złamać, wiedząc jak nierówna szronowej kruchości jest siła niedźwiedzia, co się właśnie zdrzemnął. Zaoczny. Wiersz poświęcony Pazoliniemu. Wszystko źle robię, więc można mnie zabić, a wcześniej oskarżyć o wszystko, by zabić na mocy prawa i słusznej ochoty. Staję pod ścianą i rozkładam ręce i mówię, chodźcie do mnie wszyscy, co chcecie, zbliżyć się do mnie, bo rozkładam ręce. Sprawdzam, co robią nocą drapieżniki, kiedy ofiara odsłania przed nimi brzuch i rozkłada jak na skrzyżowaniu. A teraz powiem prawdę o tej nocy. Kładę się do łóżka i przykurczam ręce ze strachu, że same się rozbiegną na krzyżu i siłą granulki, owszem, sen ogarnia, jak chusta w jedwabiu, co się ześlizguje pod pierwszym wirem, który jest jak pączek, aż rośnie w tornado i stawia do pionu duszę w sylwetce, która trzyma poziom. Sam jestem sobie krzyżem i potworem. Nie umiem oderwać się od tego łamańca. Wszystko źle robię, więc można mnie zabić, a wcześniej oskarżyć o wszystko, by zabić, na mocy prawa i słusznej ochoty.
myślę o śmierci. Mam na myśli rzecz jasna tę o śmierci własnej. Otóż ona przejęła mnie chyba po raz pierwszy. Pierwszy raz we mnie wniknęła, jak wódka z piołunu, która żłobi żołądek i na zawsze zostaje jako przyjemna i wstrętna kropla mrocznej drogi. To nie jest tak, że się przestraszyłem śmierci. Ale w końcu widzę w tym miejscu na przestrzał, że im bardziej ja się starzałem, tym bardziej ona młodniała. Napierała jak dziecko żarłoczne świata, choć nie wie, co to świat, piołunówka ani śmierć. Trochę jak w klepsydrze. Piasku jest wciąż tyle samo, ale ten nieuchronny otwór między komorami z biegiem ziarenek coraz zachłanniej kręci bączkiem piaskowego wiru. Tak, to jest właśnie jak w klepsydrze, odwróconej na niepamiętnym etapie życia. I nie chodzi o nią samą, o śmierć. Chodzi o tę myśl, dla której tak mało było miejsca w górującej komorze i teraz sami zobaczcie wielką przezroczystość. A przecież rodzi się dziecko, już z krwi wynurza się jego geograficzna główka. Los. Czasami lubię takie wiersze traktatowe. Problem i go. Los. To nie jest coś, co można wziąć w ręce. Zwłaszcza we własne. Byłoby tak, jak na ręce wziąć siebie. Jak zanieść siebie w objęciach do ślubu. Los to jest głębiej. Coś jak kolor skóry i koloru podszewka do setnych pokoleń. Lecz to tylko przykład, nie lepszy, nie gorszy niż płeć czy sposób chodzenia po ziemi. Wziąć los w swoje ręce bardzo dobre sobie. Los jest za ciężki, ręce są za słabe. Za mało czułe, bo same są losem, ślepym jak szczenie urodzone w kałuży. Los nie jest własny, nie jest swój ani niczyj. Los to jest musieć i nie móc inaczej. To wielka dziura w samym sercu ziemi, na przekór obrotom i siłom ciążenia. To niewinna wina i język konieczny, nawet gdy nie chcemy, by nie mówił, co mówi. Los jest Bogiem, dlatego Bóg tak go nie lubi. Nie może go dotknąć, więc dotyka sługę, który wierzy, że umie wziąć coś w swoje ręce. O, sługo losu, który wziąłeś wiosło, zrobiłeś, co mogłeś na tym wielkim morzu. Przepraszam Państwa teraz bardzo, ale to będzie dokładna prawie wiersz, który jest dokładną prawie relacją z rozmowy z poetą, którego uwielbiam. To jest taki straszny łobuz poezji, cudowny, Krzysztof Karasek. I co jakiś czas wybierał się na Stare Miasto, do Muzeum Literatury, gdzie chciał mnie odwiedzić, ale w ogóle zapominał, że się nie pracuje, bo jest... I bardzo się był zawsze zdziwiony, że nikogo nie ma. I to jest dokładny prawie zapis tej rozmowy z lekkim moim talentem poetyckim. Telefon od proroka Krzysztofowi Karaskowi. Proszę sobie wyobrazić tę Warszawę, powiedzmy, marca, kwietnia tego roku. Zadzwonił prorok w tym proroczym czasie. Posłuchaj więc, kurwa, wychodzę ja z domu, a ja cię pierdolę i nikogo nie ma. Posłuchaj mnie, kurwa, nie ma żadnych ludzi. No mówię ci, rozpacz, no nie ma nikogo. Pojechałem na stare i dwa razy szedłem od placu z tym zamkiem do tego drugiego. I były trzy duchy, nawet nie wiem, czy żywe. Żadnego dzień dobry, żadnego spierdalaj. Nie ma, kurwa, przyjaciół i nie ma kolegów. I twoje muzeum całkiem, kurwa, zamknięte. Świat pusty, telefon głuchy i milczący. Nie ma kogo spotkać czy kogo wydzwonić. Nie ma, kurwa, nikogo, więc dobrze, że jesteś. Nawet nie śmiem prosić, żebyś kiedyś przyszedł. Głowa. Przyśnił mi się papież. Ten papież. Był w pięknej komnacie i leżał na łóżku. Papieskim łóżku i miał mokre skronie. Chciał, żebym położył się obok i czuwał. Żebym był przy nim, ścierał pot z jego baków. Wyszedł do łazienki w chwili, kiedy i mnie się chciało. Pomyślałem, że najlepiej jest zrobić do zlewu. Kiedy kończyłem, wszedł, spojrzał i chyba zobaczył. Nie wstydziłem się, jak dziecko się nie wstydzi przed ojcem. Także dla niego rzecz była zwyczajna. Wiem potem, że umarł w moich czułych rękach.
cały spocony. Był jak mój tato, przy którego śmierci nie byłem, bo zabrała go karetka z blachy. Zrozumiałem, że tym, co ich łączy, jest głowa, jak nakrętka na wino na modrej butelce. Spocone skronie i wzrok rozbłagany. Tak, papież, którego pielęgnowałem, miał głowę mojego taty. Ale mój tato nie miał głowy papieża. Abba, ojcze, śpiewałem jednemu, drugiemu i jednemu z drugim, mając słoność na wargach od spoconych skroni. Nie mam siły dziś otrzeć oczu z wyobraźni, ze snu prawdziwego o głowie taty, która była głową papieża, papieża. Głową lalki nasadzoną na papieskie szaty. Sen przychodzi, odchodzi jak odwieczna dziewczyna. Zostajesz i nie wiesz, czy ten sen opowiedzieć, czy milczeć, co wyszłoby zapewne na dobre. Śnie, ach mój śnie, czemuś mnie opuścił. Luli, luli, Abba, głowo niepojęta. Oddaję was właśnie, śnie i święta głowo, oczom i sercom czytelników fanpage'a. Boże mój Boże, zmiłuj się nad nami. Boska Komedia. Spotkałem dziś rano Krzysia Boczkowskiego. Zaczął od tego, że ma wielki kłopot. Wiesz, tak powiedział, mówią, że nie żyje. Odkręć tę bzdurę, bo mi bardzo ciężko. I powiedz jeszcze, że kto robi hejty, zwłaszcza te skryte w małych gronach gniewu, cierpi na wieczność najgorsze męczarnie. I że nieobecny uznał, że nienawiść do upokorzonych swoim własnym błędem jest gorsza niż zdrada swojej własnej matki. Kto mówi, że zmarłeś lub masz straszne myśli, jego wina jest wielka wobec pomówionych. Bo oto idziesz ulicą dzieciństwa i słyszysz, że zmarłeś i widzisz swój obraz w jego mroźnych oczach. Lub nagle dostrzegasz w oczach nieznajomych własny portret złodzieja albo gwałciciela. Albo, nie daj Boże, fałszywego poety. I czujesz się sam tak, jak nigdy nie byłeś. Co do skali męczarni mówię o wieczności, a przecież wiemy, że wieczności nie ma, a więc będą cierpieć nie tylko na wieczność, lecz na wieczność wieczności, z których każdą wiecznością, każda wiecznością jest niewyczerpaną na wiek wieków i amen. Widzę ich z góry, więc widzę dokładnie, że ich tortura jest nie dość, że ciężka, to jeszcze plugawa i niezmordowana. Nosi ona nazwę świętego Filipa i polega na tym, że Bóg własnoręcznie rzuca im pod nogi kurze pióra w liczbie, w jakiej sieli hejty. I za ten ich zasiew on sieje im wicher. I mówi, a teraz zbierajcie do skutku, puch co do piórka, bo was nimi oblepię. Tych, co nie zbierają kurzych piór na wietrze, pokrywa piórami i zamienia w kury. Nie w aniołów, jak wróżyła Zuzanna w Non Omnis. Modlą się kury o zdjęcie tortury, lecz z dziobów dobywa się tylko gdakanie. Pomyśl, co za koszmar, chór kur rozmodlonych w ekspiacji za to, że cię hejtowały. Takiej tortury, jaką znoszą te kury, nie wymyśliłby Dante, zaprawdę powiadam. Powiedz więc przechodniu nienawistnej Polsce, by poza plecami nie obgadywała ze wzniosłą iluzją taniej bezkarności. By się nie łudziła w swojej nienawiści, że potrafi kopać piekielne wąwozy. Ich niewielkie kręgi tak zwanych znajomych, zaproszonych do hejtu, to pułapki dla tchórzy, którzy już hejtują, by wyprzedzić hejty wobec siebie. I nie wiedzą głupcy, jak są hejtowani od zarania słowa, hejt w języku polskim. Chociaż uważają, że to kręgi zamknięte, Bóg zsyła zastępy aniołów hakerów i one o wszystkich mu pięknie donoszą. Każdą podłą opinię, jednostronnie przejrzystą, która skazuje biegun nienawiści, sądząc, że połowa jej prawdy to prawda. Ach, sąd będzie straszny dla dusz rozgdakanych. Będą wiecznie gdakać przebrane za ptaka. Powiedz więc Jareczku, żeby nie mówili, że jestem nieżywy albo czymś zgrzeszyłem. I zrób to z wdzięcznością, bo ja ciebie bronię w tych krążkach, w których gdakają na ciebie. Bo nie chcę ich widzieć w gnoju czarnej fermy, a moje modlitwy za nich nic nie mogą. Pokój, pokój ludziom złej i dobrej woli i ludziom niewoli od własnego błędu, z którego rozliczać się będą przed sobą w prywatnym czyśćcu. Innego nie trzeba. Powiedz też, że tym, co zaleca dziś wieczność, jest przejrzeć się w lustrze cudzego potknięcia i zobaczyć siebie tak do głębi, że usta same się ułożą do czułego szeptu. Ach, siostro, ach, bracie, ja miewam tak samo. Przepraszam, wybaczam. Strasznie tutaj
ciężko. I ostatni wiersz, już który Państwu przeczytam. Miałem sen. Nie, nie ten, o którym mówiłem poprzednio. W tym śnie chciałem umrzeć i prawie umarłem. Lecz w porę pomyślałem, że przecież nie mam jak uprzedzić mamę. Wziąłem telefon, ale szalał kursor. Galopował z powrotem po napisanych literach. A kiedy już napisał, co? Przypomniałem sobie, że mama nie odbiera SMS-ów. Zadzwoniłem, ale nie odbierała. Wreszcie odebrała sąsiadka i powiedziała, że mama umarła, bo nie mogła doczekać się wiadomości o mojej śmierci. Obudzony zadzwoniłem. Straszny sen, powiedziała. Miałam, synku, o tobie. Ja o tobie, mamo. Dobrze, że odebrałaś. Dobrze, że zadzwoniłeś. Ale teraz co zrobimy ze snami? Odplączemy jak splątaną gumę do gry w gumę, albo weźmiemy kuchenne nożyczki do gry w nożyczki. Nie, w bezzębne piranie. Pamiętasz, że grałeś kiedyś w gumę? Pamiętam, ale się śmiali, mamusiu, bo to była dziewczyńska zabawa. I to był już następny sen, sen we śnie, w którym właśnie w tej chwili może jesteśmy. Nie wiadomo, które z nas pyta, które odpowiada, długa droga przed nami. Żeby przejść do pierwszego, trzeba wyjść z drugiego. W dodatku nie jest wcale pewne, że nie jest to trzeci lub czwarty. Dobranoc, mamusiu. Dobranoc. Może jutro obudzimy się ze wszystkich czterech snów naraz. Dobranoc, 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 dobranoc. I na wszelki wypadek jeszcze piąte dobranoc. Ale odpowiedz na wszystkie. Na każde osobnym dobranoc. Inaczej to nie działa. Nie działa, mamusiu. Dziękuję Państwu. Dziękuję bardzo. Bardzo się cieszę, że wreszcie możemy Cię posłuchać czytającego poezję, bo zawsze było coś w cudzysłowie ważniejszego do rozmowy. Byli imigranci, była Ginczanka, były inne wydarzenia. Medea, pamiętasz? Medea była, tak. A wreszcie posłyszeliśmy Twój głos poetycki, który z wszystkim tym koresponduje. Ja też sobie pomyślałem, że to basso continuo boskiej komedii Dantego jest też w jakichś niekończących się dziadach, poprzez sny również, że oni cały czas wstępują, tak jak u Ciebie Krzysztof Buczkowski, czy tak jak Wergiliusz u Dantego, wstępują w nasze życie i rozmawiają, czy mają coś nam do wtrącenia, czy do powiedzenia, że w tym również jest trwałość tej rozmowy z Dantem tak silna. Myślę, że to jest teraz ten czas, drodzy Państwo, żebyście się włączyli do tej rozmowy pytaniem, refleksją. Bardzo zapraszam. Tak, jest mikrofon, który powędruje. Może zacznę, bo tu blisko mikrofon. Proszę bardzo, Panie Grzegorzu. Powiem szczerze, nie krygując się, że jestem przytłoczony. To jest niemożliwe do świadomego odbioru, do konstruktywnego odbioru, ta masa myśli poetyckich. Myślę, że jestem może tutaj jakimś tępym, wyjątkowym słuchaczem, może inni to inaczej odbierają. Jestem daleko od poezji, powiem szczerze, i nigdy do niej się jakoś do końca nie przekonałem. Chociaż próbowałem, jak to mówiliśmy, czytać, idąc tutaj, panią Julię Hartwig. I niektóre myśli mi utkwiły. Ale pozwolę sobie dotknąć kontekst społeczny. Poezja w Polsce wychodzi w nakładzie 500 tysięcy sztuk, prawda? Czyta ją może 2-3 tysiące, każdy ton. Więc to jest margines marginesów. I chciałem łaskawie panów poprosić
o odbiór społeczny, o wpływ na społeczeństwo. Czy los poezji nie jest przesądzony, o którym mówi pan Jarosław? Przepraszam, że tak się do pana zwracam. Los. I jeszcze jedna refleksja o losie. Pomyślę, że ten opinia pana o emigrantach, o powtarzającym się epizodzie lato i wiosna, czy to jest los, którego myśmy też w jakiś sposób nie zawinili o ich losie i przestaliśmy widzieć dramat tych ludzi? Czy w jakiś sposób nie powinniśmy myśleć o własnej winie? Czy niszcząc kulturę nam obce, inne, bo jeśli nie przystają do naszej kultury, to znaczy są inne, jak są inne, to są złe, prawda? Nie możemy zrozumieć, że oni są inni. I pytanie ostatnie. Czy te kręte ścieżki, o którym pan wspomniał, które nam religia czy Kościół, nie wiem, czy dobrze zapamiętałem, i politycy komplikują. Jakie jest kryterium odróżnienia ścieżki, mostu, wyspy, losu? Przepraszam, że się rozgadałem, ale zainspirowała mnie ogrom wierszy, który pan był uprzejmy nam przekazać. Dziękuję i przepraszam jeszcze raz za długą wypowiedź. Bardzo dziękuję, że tak wyraziście postawione pytanie, bo to jest bardzo też ważne. Jeśli chodzi o winę, bo to o tym jakoś tutaj mam na niej wątpliwości. Znaczy jestem przekonany, że to jest to ogromna nasza wina. I to tylko przypomnę też, że specjalnie nie patyczkując się, muszę powiedzieć, że to wcale nie ta najbardziej dla mnie przykra opcja polityczna wprowadziła tutaj zamęt. To znaczy, ja pamiętam doskonale, kiedy partia czy ugrupowanie, na które głosowałem, nie mając specjalnie wielkiego wyboru i które wydawało mi się, że najbliżej jest humanizmu, bo to o to chodzi tak naprawdę, wprowadziło refleksję nad tym, czy mamy przyjmować tylko chrześcijan, czy również muzułmanów. O tym była rozmowa, ja przypominam, to całkiem niedawno. Kilkanaście lat temu o tym rozmawialiśmy, tak naprawdę. Wprowadzili zamęt, mówiąc o tym, że tak naprawdę to powinniśmy wpuszczać. Wciąż się toczy ta dyskusja i właściwie jest to, można powiedzieć, dominująca perspektywa, że trzeba, że owszem, należy zastanowić się nad tym, czy przyjmować uchodźców politycznych, ale na pewno nie migrantów ekonomicznych. Ja sobie przypominam papieża Jana Pawła II, który zawsze na pożegnanie po każdej pielgrzymce w Krakowie, w Pałacu Biskupów Krakowskich, śpiewał Góralu czy ci nie żal? Dla chleba, panie, dla chleba. Tak? Właściwie jakim prawem my oddalamy ludzi, czy odrzucamy ludzi, którzy ratują się przed głodem po prostu, a przede wszystkim własne rodziny. Więc oczywiście tutaj dla mnie ta wina jest straszna. To się wiąże z upadkiem kultury. Ja państwu przypomnę tylko, znaczy poddaję pod refleksję, że myśmy się strasznie karmili, syciliśmy się tą własną dumą z tego, że uczestniczymy w kulturze śródziemnomorskiej. Kultura śródziemnomorska była dla nas ważna. Przypominam mit śródziemnomorski, przypominam Jastruna Parandowskiego, przypominam książki Zielińskiego chociażby, tak, które przypominam Herberta, tak, no, to wszystko, co jakoś, z czego czerpaliśmy jakieś zadowolenie, takie poczucie, że nas tylko przypadkowo wsadzono do historii, ulokowano po tej stronie tego muru, powiedzmy, tak. Natomiast no, teraz po prostu kompletnie, kiedy można było rzeczywiście powołać się, czy budować, czy przywracać humanizm na podstawie powrotu do mitu śródziemnomorskiego, to w momencie, kiedy się Jazon czy Ulisses przesiedli na ponton, to myśmy się do nich odwrócili. Przestał nam się podobać. Myśmy lubili tego sztucznego, tego udawanego, tego opowiadanego, tego wystylizowanego, powiedzmy, tak? Natomiast kompletnie to nie miało nic wspólnego z losem. I to jest jedno wielkie nieszczęście kultury polskiej,
że uwielbia być symboliczna po prostu i nie dostrzega w ogóle konieczności sprowadzenia do praktyki. I to dotyczy religii, to dotyczy odczytywania mitów po prostu. Ludzie nie wiedzą, że to jest, że stąd ten też wiersz o losie. Znaczy, w ogóle ludzie nie wiedzą, co to jest los. To znaczy ludzie nie czują bardzo często, zwłaszcza politycy, co to jest los. To znaczy dopiero prawdopodobnie wiedzą, że mają taki los i chętnie udzielają takiej odpowiedzi, że to jest, że taki jest ich los. Ale los dla nich nie jest święty. Tymczasem dla kultury greckiej, z której powstaliśmy, los, fatum, to było coś świętego. Myśmy po prostu jedyna rzecz, jaką bohaterowie starożytności greckiej mieli bogów, z którymi się konfrontowali. Bardzo rzadko mieli przyjaciół. Ale myśmy w tym czasie mieli Alberta Camus na przykład. I moglibyśmy zrozumieć, że wobec losu mamy również przyjaciół. Znaczy mamy ludzi, którzy są w stanie, do których możemy wyciągnąć rękę, czy z którymi jesteśmy w stanie rozmawiać. Więc my powinniśmy być na pewnym, no, szczęśliwszym etapie rozwoju niż starożytni. Tymczasem kompletnie nie jesteśmy. Giacomo Leopardi, wielki włoski poeta romantyzmu, rówieśnik Mickiewicza, pisał o Ginestra, czyli o Janowcu, tak, czyli o tym kwiecie, który rośnie na pustyni. I napisał taki cudowny zupełnie poemat, gdzie pisze, że ten kwiat Janowca kwitnie pomimo, że odmówiono mu tak naprawdę prawa do kwitnienia, ponieważ rośnie na zboczu wulkanów, gdzie nie ma zupełnie żadnych minerałów. To bardzo przypomina drugi manifest surrealistyczny André Bretona, który pisał w nim: dano nam egzystencję na warunkach śmiesznych. Tak. W związku z tym jedyną rzeczą, jaką możemy zrobić, to jest po prostu zakwitnąć solidarnością z innym człowiekiem. Pokazać żółty kwiat i dać świadectwo temu, że się samemu przeżyło. To myśmy, ja przeżyłem, mój przyjacielu, a co u ciebie? Tak? Pytanie, co u ciebie? Więc to jest, jestem przekonany, tak, że jesteśmy tutaj po prostu winni i to, jak bardzo pretekstowo tylko traktujemy migrantów, no to jest, to świadczy o nas bardzo niedobrze. Oczywiście tłoczy się bardzo dużo pytań, bo gdzie straciliśmy pamięć o roku, o losach polskich emigrantów po 1981 roku, tak? O gościnnej Austrii, która gdyby nie była gościnna, to by wszystko wyglądało inaczej. O Włoszech, które nam ofiarowywały, ja pamiętam komitety, które organizowały pomoc dla Polaków. Pamiętam Włochów, którzy przestawali być rusycystami, a stawali się polonistami i przewozili drukarki wałkowo-bębnowe w częściach w swoich plecakach do Polski. Typu Francesco Cataluccio, nasz przyjaciel. Czy Mauro Martini chociażby. Tak. No więc to było takie bardzo powszechne. Więc to jest to. Pytanie o ścieżki. No to my nie jesteśmy w stanie rozpoznać, ale mamy taką musolę, którą jest humanizm po prostu. My zapominamy o humanizmie. Myśmy w ogóle to słowo zniknęło, myśmy je skompromitowali. Dla nas humanizm to jest, ach, jesteś humanistą. To było zawsze zawstydzające. Bo to jest tak, że jak spotykaliśmy się na święta w rodzinie, to mówili, że ktoś ma umysł ścisły, ale Jarek to jest humanista. Ja nie wiedziałem, gdzie oczy podziać, bo mnie to krępowało. Bo to było słowo nietrafne, kompletnie. I to komuś z mojej rodziny przynosiło prawdopodobnie wielką satysfakcję, że jestem humanistą, ale ja byłem w klasie humanistycznej. To nie było to, że ja byłem humanistą. Myśmy sprowadzili właściwie to słowo do klasy humanistycznej, a tak naprawdę to są te humanistyczne wartości, humanizm, czyli to, czy człowiek ze swoją wolnością jest w centrum świata, czy to jest najważniejsze, żeby respektować i żeby sprzyjać tej wolności. No to są takie najprostsze rzeczy i rzeczywiście wtedy, kiedy władza, czy duchowa, która nas nie powinna w pewnym sensie obchodzić, tylko powinna być pewną możliwością, z której my moglibyśmy skorzystać, gdybyśmy zechcieli zajść do kościoła na przykład, albo gdzie indziej, no to czy władza polityczna, no to powinna przede wszystkim tworzyć, robić wszystko, wsłuchiwać się, słuchać, co jest nam potrzebne, jaką wolność, jaki rodzaj wolności chcemy mieć i powinna organizować struktury państwowe, żebyśmy my się mogli w nich realizować. To jest właściwie jedyna rzecz, jaką powinni robić, tak? I nie powinniśmy w ogóle ich kojarzyć z jakimkolwiek wpływem na to, co byśmy chcieli.
Tak, natomiast Matka Boska u Dantego to jest... Już Dante nie bardzo wie, jaką pochwalić i mówi, ty nie tylko realizujesz ludzkie sny, ale ty również uzmysławiasz, jakie macie sny, prawda? Jakie macie pragnienia, po to, żeby je potem zrealizować, więc Matka Boska. Więc niestety nasza władza chce być jak Matka Boska, ale w strasznie złym wykonaniu właśnie tego sreberka. Było pierwsze pytanie, które... Oboje zjemy. Tak, tak, tak. No, to jest tak z poezją. Montale powiedział, że właściwie poezja jest jedyną rzeczą nieszkodliwą. To znaczy, to jest tak, że właściwie wszystko szkodzi, ale poezja nie szkodzi. Tak? No i że właściwie gdyby nie wydawano książek poetyckich, gdyby nie było poezji, to po jakimś czasie byśmy się czuli troszkę jak w mieście, w którym zawieszono usługi oczyszczania miasta. Byśmy byli zaśmieceni. Jaką poezja spełnia funkcję, to wiemy, bo poezja wzrusza, uczłowiecza. Ryszard Kapuściński czytał poezję, żeby pisać reportaż, bo uważał, że trzeba przetrzepać język czasami. To znaczy po prostu ten język musi wyjść ze swoich struktur zastanych i oczywistych. I język, no poezja jednoczy, to jest taki moment miłości. To znaczy tak, jak gdyby się wyrzec miłości. Tak, ja na przykład, jeżeli czytam wiersze, no są tacy, Jezu, jak jestem, są takie nawet wiersze, są nawet takie filmy, które są, należą do kultury popularnej. Cztery wesela i pogrzeb. Czy pan pamięta na tym filmie, jak się czyta wiersz Odena? Tak. Jaki to jest po prostu... I właśnie nagle przerywa się niemalże, właśnie cały film się staje nieważny. Znaczy wszystko, co tam jest, to było nieważne do tego momentu, aż zostaje przeczytany ten wiersz. I odkrywamy ten związek homoseksualny, który tam jest, który nagle znajduje wyraz, ten skrywany, który nagle nabiera swojego sensu przez to wszystko. Więc ta poezja po prostu jest takim cudem, który się zdarza. Cudów takich nie ma. Ja nie wiem, na przykład ostatnio, znaczy no, cuda są, tylko my ich sobie nie uświadamiamy. Pewnie to na przykład, że tu jesteśmy, to jest cudem, no bo to jest ileś tam rzeczy, ileś losów, które się skrzyżowały w jednym momencie, a nie skrzyżowałyby się, gdyby nie było, się wydarzyło coś, co się jednak wydarzyło. Tak czy inaczej, ale jest ten cud poezji po prostu, który jest tym cudem takiego mówienia poza granicami. Poza tym jest poznawczość poezji. Poezja jest obok muzyki właściwie taką najsilniejszą chyba, najważniejszą sztuką, dlatego że ona pokonuje, jest filozofią bez przeszkód. My filozofujemy, czy nie jesteśmy, nie mówię o historykach filozofii, tylko mówię o filozofach, o tych, którzy dociekają sensu i znaczeń i nagle trafiają na koniec argumentacji. Logika rzuca im drzewo pod nogi, nie mogą przez co przejść. A poezja ma muzykę, grafikę, może po prostu skorzystać z jakiegoś innego narzędzia, tak? Nawet estetycznego po prostu. Bo nagle się rozpływamy, nagle sensem jest słowo. Nagle poezją jest, nie wiem, czy państwo czytali Lamparta, Giuseppe Tomasi, Lampedusa, czy tam Geparda, jak się chce. Natomiast, ale tam jest książę w pewnym momencie wszystko, cały swój system w jednym poetyckim słowie mieści. Tak naprawdę dobra jest tylko woda. To jest poezja na przykład, to jest coś takiego, co jest z gatunku rzecz. Poezja jest apodyktyczna w pewnym sensie, ponieważ i odkrywamy, że tylko apodyktycznie jesteśmy w stanie znaleźć jakiś tam sens wiersza. Natomiast o społeczny wymiar poezji, no trudno. Zawsze tak było, oczywiście ja zacząłem czytać wiersze w latach 60., może jeszcze jak byłem na kilkulatkiem, bo pamiętam, że były te wspaniałe targi książki, kiermasze książki. Więc chodziłem, bo tam różne podpisy. Mam podpis Białoszewskiego na przykład z kogoś tam 60. któregoś roku. I chodziłem, nic nie rozumiejąc oczywiście z tego i tak dalej. No i to wychodziły te książki w 10 tysiącach egzemplarzy, tak? No i ludzie kupowali. Czy z tego... Czy to się jakoś przekładało na czytelnictwo? No myślę, że nie. Myśmy wciąż łaknęli, jakim było wydarzenie, nie wiem, czy państwo pamiętają, 78-79 rok, wydanie Leśmiana w Biwie. Jezu, ja pamiętam tą kolejkę na Foxa po prostu. Myśmy się zabijali, staliśmy w kolejce, ale to był Leśmian, no to były te dawne czasy. Teraz wydaje się te książki, ludzie sami płacą, sami dopłacają, żeby wydać książkę poetycką. Tak, to jest takie... Szczęście dla poety to jest nie musieć zapłacić za własną książkę teraz, tak? Albo zrobić to tak, żeby się nikt nie dowiedział, że się zapłaciło. Bo to jest jakoś... Natomiast po prostu jest szczęściem jakimś móc nazwać się poetą. A co znaczy móc nazwać się poetą? Co to jest poeta? Poeta to jest
I to Julia Hartwig powiedziała, bardzo myśmy to wydyskutowali podczas jednego ze spotkań prywatnych, bo się bardzo przyjaźniliśmy. To jest czuwanie. To znaczy to jest takie życie, jak gdyby nic, co jest widziane i nic, co istnieje przy nas, czego jesteśmy świadkami, to jak gdyby nie miało zginąć. To znaczy my tego nie napiszemy od razu, bo tak to nie działa. Tak? Ale patrzeć na świat tak, jak gdybyśmy to musieli zachować. Tak? Patrzeć na świat, jak gdyby to nie mogło nigdy zginąć. Wiele rzeczy ginie oczywiście i większość pewnie rzeczy ginie. Ale my tak patrzymy, że to w nas powoduje tego typu napięcie, pewien rodzaj podniecenia, pewien rodzaj takiego uczestniczącego podniecenia i takiej życzliwości dla świata, i rozumienia, i takie oddanie się całkowite, to znaczy takiej prawdy. Tam ta poezja nie znosi fałszu, nie znosi nieprawdy, bo się niczego wtedy nie napisze, się fanzoli, jak to mówią Ślązacy. Tak? No to, więc to jest taki rodzaj bycia czujnym, tak? Bycia w świecie. Taki rodzaj bycia w świecie. Pewnie trzeba napisać wiersz, żeby być poetą, ale to jest mniej konieczne niż patrzeć, niż być w tym świecie w pewien sposób. To znaczy nie w sposób nie byle jaki, tylko w sposób taki właśnie czujny. Tak jak gdybyśmy komuś sprzyjali, żeby nie umarł. To jest takie dziecięce zaklinanie rzeczywistości troszkę, tak? To jest takie bycie w świecie, jak gdybyśmy chcieli ocalić tego kogoś. Rysiek Kapuściński napisał taki wiersz Żołnierz roku 1975. On zaczął pisać wiersze w 1986 roku, po tym jak zamknęli redakcję kultury, w której pracował podczas stanu wojennego i to potem zaczął pisać wiersze na ten notest. Tam jest ten wiersz Żołnierz. Ja mówię, dlaczego ty napisałeś ten wiersz tak sprozaizowany? Dlaczego jest taki prozaiczny, prozatorski ten wiersz? Przecież mogłeś napisać prozą. A on mówi, nie wiem, pomóż mi to zrozumieć. Ja mówię, bo to jest o żołnierzu, który jest na noszach i nagle wynoszą. W pewnym momencie jest jakaś stacja, wynoszą tego rannego żołnierza. A ja mówię, a może dlatego, że w wierszu on wyobrażamy sobie, że on możliwe, dajemy mu szansę przeżycia. A w prozie uległby pewnej grawitacji umierania po prostu. Ciągiem dalszym byłoby jego śmierć. My byśmy nie mając wiadomości o jego śmierci, byśmy myśleli o nim jako, że jego historia się kończy tą śmiercią. A w poezji nie, w poezji nie jednak. Jest taki rodzaj ocalający. I tu w tej poezji odkrywamy coś takiego, że jesteśmy trochę tacy no niedosłowni, że istnieje. To jest chyba taka jedyna forma istnienia prawdziwego takiego pozasłownego porozumienia też, tak? To właśnie i trafności z jednej strony, a z drugiej strony pewnej insynuacji, która nie musi być dopowiedziana. Coś insynuujemy, że istnieje, tak? I to jest takie prawdziwe, bo nie wiem, jak ja, nie wiem, czy Państwo myślą, muszę pójść siusiu, bo spotkanie trwa długo. Nie, ja tego tak nie myślę, po prostu czuję, że w tym się siusiu, koniec. No więc mam coś takiego i to jest między uczuciem a słowem, prawda, a rozumem. No i ta poezja działa właśnie w tym miejscu. Że to jest nie tak, jak gdyby, teraz pójdę do kina, pomyślał John. Nie ma czegoś takiego. Ja tak nie myślę w ogóle, znaczy nie ma. Ja w ogóle czasami myślę, że nie myślę. Znaczy, tak po prostu mi się wydaje. Natomiast mam to wszystko, cały taki, jaki ja jestem i myślę, że to dotyczy wszystkich. Jestem taki pomiędzy myślą a odczuwaniem, a czymś, a chłodem, a ciepłem, a czymś takim. I potem jak muszę coś powiedzieć, to krystalizuję, że tak powiem, ale nie zawsze skrystalizuję dobrze. Ale jestem w tym wszystkim. I właściwie poezja bierze odpowiedzialność za to, żeby ta prawda naszego istnienia, która jest pomiędzy wszystkim, czym się jest, została tak nazwana, żeby to zostało odtworzone po prostu, żeby tam nie było kłamstwa. No i tak myślę. Jerzy, bardzo proszę. Właśnie to spotkanie jakby trochę mnie uspokoiło, bo opowiem swoją wczorajszą przygodę. Otóż w 2002 roku pod koniec kwietnia umarłem na 3 tygodnie. Chodziłem tam po tym świecie, zwiedzałem różne rzeczy, spotykałem swoich ludzi, którzy poumierali, między innymi ojca, który był adekwatnym w tym wieku, kiedy powinien mieć wtedy
80 ileś lat, kiedy go tam spotkałem. I tak jak pan mówił, nie umiałem tego zrozumieć i też nie umiałem tego ludziom opowiedzieć. Rzeczywiście zgadzam się, że wtedy, kiedy człowiek umiera, kiedy wsadzili mnie do samolotu, żeby mnie ratować, kiedy byłem sam przywiązany w samolocie sanitarnym, rzeczywiście taka masa wątpliwości i pytań, na których nie spodziewałem się otrzymać odpowiedzi. I to było moje życie. Ale wczoraj spotkałem Staśka Buszko, który na swoim motorze zabił się i nie żył 3 miesiące. Żył w stanie śpiączki farmakologicznej. To ten z Sopotu? Tak. I spotkałem go i proszę sobie wyobrazić, rozmawialiśmy o pobycie tam, jakbyśmy wrócili z wycieczki. Wspominaliśmy o rzeczach, że byliśmy tam, widzieliśmy i że to wcale nieprawda, że umrzesz, tylko jesteś. Jesteś, widzisz, przeżywasz. I opowiadaliśmy, rozmawialiśmy ze sobą, jakbyśmy byli gdzieś na wycieczce. Bo nam tak, on był w tym samym miejscu, tylko że troszkę później. I proszę sobie wyobrazić, że ja przez cały czas nie opowiadałem tego ludziom, bo uważałem, że powiedzą, że jestem po prostu idiota. Natomiast kiedy dzisiaj słyszę, jak pan mówi o tych rzeczach, zrozumiałem, że idiotą nie jestem, tylko rzeczywistość jest poezją. Dziękuję bardzo. Ja Krzyśka Goczkowskiego naprawdę spotkałem, znaczy krótko przyśnił mi się i on mówi, słuchaj, Chrzaniot, jaki... A to jest oczywiście pod wpływem myślenia o hejtach, znaczy te hejty koszmarne, które po prostu... Znaczy mogliśmy się umówić, że hejt jest zbrodnią właściwie, to znaczy można powiedzieć, że jest zbrodnią, naprawdę, bo tego się nie da. Bardzo mi odpowiada jednak ta formuła, którą przytoczyłem, to znaczy tego świętego Filipa Nereusza, który powiedział, że... On nie mówił o hejcie, tylko mówił o plotkach, prawda? To znaczy, że plotka to jest coś takiego, jak gdyby ktoś komuś po prostu, jak gdyby ktoś miał odżyć piórę, kukurę z piór po prostu, a potem to wszystko posprzątać, pozbierać, tak właściwie to się tylko w ten sposób da to nadrobić. Ale Krzyśka spotkałem, to było strasznie śmieszne, bo on do mnie mówi, słuchaj, jak ciągle słyszałem, że tam mówią, że ja nie żyję. No weź coś zrób z tym do cholery po prostu, bo ja on naprawdę nie żył już. Ale w każdym razie, no taka sytuacja absurdalna, która mi się przyśniła. Nie, w zupełności. W 100% że tak było, jak mam. No, tak. Bo może panie Grzegorzu, to jest również tak z tą poezją, że ona się przejawia albo jest skrywana właśnie w ten sposób, że jakbyśmy się czegoś wstydzili, jakbyśmy nie tylko nie mieli języka, ale właśnie tak jak Grzegorz powiedział, uważali, że widzimy na idiotów. Właściwie sobie przypominam całą naszą pracę 30 lat na pograniczu, że dotykaliśmy takiej sfery, w której ludzie zwykle mówili, że no co, na idiotę wyjdę? Prawda? To znaczy, łatwiej było mówić o konflikcie, o podziale, o wszystkim, co negatywne, bo wydawało się, że to jest racjonalne i że w ogóle na tym świat stoi. Natomiast wszystko, co wynikało jakby z czegoś innego, z innej pamięci dobrej, z innej potrzeby, a właśnie też trochę z tych dziadów, o których tutaj mówiłem, to jakby na to nie było miejsca. Nie mamy na to rytuałów, nasze święta czemu innemu służą, niestety, zazwyczaj. I poezja pozwala chyba, tak jak myślę, to spotkanie, Jarek mówił o losie, który się tu krzyżuje. I to są te momenty, które uwalniają coś, co jest w tym miejscu, w tych ludziach, a co nie ma głosu. Więc dodając do tego, co Jarku mówiłeś o neopoetyckości, to myślę, że to jest też ta odwaga, nie wiem, czy zaufanie do siebie na tyle, bo to już jest moment, kiedy mamy jakieś zaufanie. Prawda? Myślę, że to, co powiedziałeś wcześniej, powoduje, że Jurek ma na tyle zaufanie, żeby to powiedzieć, prawda? Więc musi powstać jakaś odmina, która to uwalnia. Czyli poezja to nie jest tylko słowo, chcę przez to powiedzieć. To nie jest tylko tomik wierszy napisany czy opublikowany nakładem autora. Prawda? To jest jakby uwolnienie przestrzeni, czasu, żeby się to w ogóle mogło pojawić. Czasem
w zupełnie innej formie niż wydrukowany. Ale też w ogóle to, że można mówić poważnie też, to znaczy, że rzeczywiście jesteśmy ciągle obśmiewani. Jak ja wczoraj byłem w Szczebrzeszynie na festiwalu jeszcze i w Zwierzyńcu, zresztą polecam, bardzo było pięknie. I włączyłem, niestety były tylko trzy programy telewizyjne, i sobie włączyłem, musiałem coś z olimpiady zobaczyć, maraton. Myślałem, że będzie relacja z maratonu. I była telewizja śniadaniowa czy coś takiego. No po prostu to jest coś niesłychanego zupełnie. Ludzie już nie wiedzą, że można normalnie rozmawiać. Znaczy po prostu to jest już taki stopień nierozmowy, że w ogóle ludzie nie wiedzą, że kiedykolwiek istniała rozmowa. Znaczy jest coś takiego. I to po prostu, żeby też... I nagle takie eksperymenty. Ja pamiętam, jak ja, mój ojciec, o którym bardzo dużo piszę zresztą w wierszach różnych, mojemu ojcu pękały zawsze palce. Jak przychodziła jesień, to pękały mu opuszki palców i zawsze szuka jakiegoś kremu, który mu go skleił. A witaminoza wszyscy mówili. Jak go bolały plecy, to wszyscy mówili korzonki to kiedyś. I zresztą to zawsze jest pokoleniowe, są te schorzenia. A Krzyśka Rasek na przykład cały czas nie chce się leczyć od bólu głowy na przykład, którego często boli, muszę powiedzieć, z różnych powodów, bo nie może znaleźć asprokolu. On uważa, że jedyną rzeczą, która leczy, jest asprokol. Nie wiem, czy Państwo pamiętają coś takiego, że było asprokol, ale asprokol już nie produkują, znaczy nie ma czegoś. Jak Krzysiu, to weź panadol jakiś, czy co? Nie, tylko asprokol traci. To niech mnie łeb boli, ale ja po prostu nie wiem. Też magicznie uważa, że tylko asprokol. Tak czy inaczej, Aleczka to powiedziałem? Nie pamiętam. Coś mnie coś miałem na myśli, ale odszedłem od tego. Wróci to. Nie ma rozmowy. Że nie ma rozmowy, ale o tych palcach. Właśnie. Ja kiedyś pamiętam, że było jakieś takie spotkanie i autorka była, która coś nie umiała, ewidentnie moja młodsza koleżanka, nawiązać kontaktu z publicznością, a ja mówię, czekaj, i tu powiedziałem jej imię. Twojemu ojcu pękają palce, jak przychodzi jesień. Jezu, ale zawrzało po prostu. Wszystkich, ojcom wszystkich obecnych osób pękały palce. Jasne. Po prostu wszyscy. I mi pękają. No właśnie, tylko ojcom, samym pękały. Tak. Ale chodzi o to, że ojcowskie dłonie się pamięta bardzo często, prawda? I że te są takie właśnie pękające. Także po prostu nie szuka się tego. Są takie tematy, które są pozasłowne. Takie pękające palce, to jest jakiś rodzaj wiersza. Bo to jest po prostu kompletnie, wydaje się, na pierwszy rzut oka bez sensu. A potem się nagle okazuje, że to jest coś szalenie mocno wiążącego ludzi. Bardzo proszę, kto jeszcze z Państwa? Komu jeszcze z Państwa pierwszy? Pękają palce? Tak, bardzo proszę. Ja z innej beczki najpierw, a potem wrócimy do imigrantów, dobrze? Najpierw chciałam Panu podziękować za cośrodowe audycje w Radiu Nowy Świat. Jeśli Państwo jeszcze tego nie słuchają, to proszę, żeby Państwo o 21 włączali to radio, bo to po prostu warto jest nie tylko dla tej audycji, ale dla tej przede wszystkim robić. I bardzo za to dziękuję, bo to jest po prostu fajnie mieć Pana raz w tygodniu w domu i po prostu słuchać, jak Pan opowiada albo rozmawia. A druga sprawa dotyczy tych imigrantów. My tutaj chyba pomijamy w ogóle kwestię tego, że mamy w tej chwili wielką falę imigracji przez Białoruś, która jest nam systemowo po prostu załatwiana. Ja jestem tłumaczką przysięgłą. Spędziłam w zeszłą niedzielę cały dzień w Augustowie na Straży Granicznej na tłumaczeniu trzech chłopaków, którzy po prostu poprzez Litwę przybyli do Polski. I proszę Państwa, to jest wstrząsające po prostu. To jest naprawdę wstrząsające. I bezsilność mnie, osoby, która chciałaby im pomóc, a może tylko i wyłącznie wypełnić swoje urzędowe obowiązki, to jest po prostu coś strasznego. I myślę po prostu, cały czas się zastanawiam, co ja mogłabym zrobić. Co ja mogę zrobić? W zeszły weekend w okolicach Kuźnicy przeszło 200 osób z Białorusi. Przez cały poprzedni rok z Białorusi przeszło 170 osób. Zeszły weekend przeszło 200. Co my możemy zrobić?
los. Naprawdę, wiecie Państwo, ja jestem od 30 lat tłumaczką przysięgłą, która jeździ na wypadki, do policji, do sądów. Ja po prostu naprawdę, no może raz w życiu byłam tak poruszona, jak wtedy, tydzień temu. To jest naprawdę dramat. Młodzi chłopcy, którzy są bez dokumentów, po prostu Bogu ducha winni, ze środkowej Afryki przyjechali, z Kamerunu. Skąd oni się tu wzięli? Ktoś po prostu, wiadomo kto, po prostu system białoruski, reżim ich po prostu wykorzystuje, bierze od nich pieniądze za to, ale po prostu, no przepraszam, ale naprawdę chciałam się podzielić tą bezsilnością, dlatego że ja po prostu chciałam wiedzieć, co ja mogłam zrobić więcej. No tak, ja relacjonowałem, dziękuję Pani bardzo, relacjonowałem reakcję doktora Bartolo na wyspie Lampedusa, tak, który przecież przez 30 lat przyjmował uchodźców. Ja mówię, codziennie nowa łódka z trupami. No i codziennie. Zresztą z tej obserwacji się zrodziła ta w ogóle ta książka, ta moja podróż. Bo ja też patrzyłem, odbieram telewizję włoską i patrzyłem, że we Włoszech ciągle, codziennie przypływają te łódki z nieboszczykami, a u nas ani słowa o tym. Znaczy po prostu nic kompletnie. No i potem dopiero trzeba takiego przypadku, jak na przykład, że otworzą jakąś zamrażarkę, jakiś samochód, prawda, i w tej zamrażarce jest kilkanaście czy kilkadziesiąt trupów, to dopiero wtedy. Albo te 363 osoby na Lampedusie wtedy. I trzeba było zobaczyć te trumny wszystkie, tak? I ja widziałem takie sytuacje, kiedy to... no bo też kiedy przyjeżdżają ci ludzie, to znaczy nie wszyscy umierają z rodziny na ogół, tak? Tylko umiera, na przykład syn ginie i matka na to patrzy. I przychodzi dźwig, przyjeżdża dźwig, który musi załadować tę trumnę na statek i zawieźć na Sycylię, żeby tam pochować, bo na Lampedusie nie ma miejsca na chowanie. Więc łapią się tej trumny i ja widziałem tą matkę, która trzymała się trumny. Dźwig ją uniósł i ona spadła z 4 metrów i usłyszałem po prostu odgłos łamanych kości. Matki, która nie chciała wypuścić tego syna, bo dźwig je brał. Są oczywiście ta bezradność, poczucie bezradności jest czymś oczywiście koszmarnym, ale nie ma innego wyjścia niż zgodzić się na absolutnie bezwzględny humanizm. Dlatego i absolutną taką, nie wiem, wydaje mi się, że nawet radykalną i wojowniczy sprzeciw przeciwko każdemu antyhumanizmowi po prostu, którego u nas jest no, niemożliwa ileś. To ociera się o po prostu zagrożenie życia i zdrowia psychicznego. A nawet nie ociera się, tylko jest to tak naprawdę. Także myśmy się po prostu powinni umówić na bunt. No, naprawdę. To znaczy, tu nie mam co do tego żadnych wątpliwości. Taki srogi. Ale dziękuję Pani, że Pani to powiedziała. To się dzieje oczywiście na tej stronie. To, co się dzieje w Telespolu na przykład, czy działo się, prawda, i wśród imigrantów. Poznałem ludzi, którzy tam pracowali. No to jest, bo mamy te dwie fale. A we Włoszech, no oczywiście, no łatwo przyjść takiemu Salviniemu i powiedzieć, że skończymy z tym wszystkim, tak? Bo ludzie też, to nie tylko jest tak, że ludzie nie chcą, mają zły stosunek do innych ras, powiedzmy, tak? Czyli do innych nacji. Nie, tylko że ludzie na Lampedusie mają swoje, zamienili swoje domki rybackie na małe wille, które chcą wynajmować za duże pieniądze, bo tam jest najpiękniejsza plaża świata, która się nazywa Wyspą Królików po prostu. I jak się mówi wszędzie we Włoszech, że tam pływają trupy przy brzegu, to nikt nie przyjeżdża, więc oni bronią własnego interesu tak naprawdę. Ale mimo to wiedzą, że muszą pomagać, bo oddzielają no, ten swój interes od takiej bezpośredniej właśnie pomocy. Więc no, to jest to. No, oddaliśmy się od doświadczenia, tak. Jak Radio Maria, pamiętam, mówiła, że idzie 10 milionów islamistów, żeby nas zislamizować. No to a skąd wiedzą? Tak? To znaczy, to jest coś takiego, czyli pobudzenie takiego lęku, uprzedzanie ludzi, którzy nie przeżyli. Mądre rzeczy mówił Andrea Camilleri, i, o których zresztą pisze w tej książce, i zresztą Ryszard Kapuściński. Wobec fali migrantów my nie mamy wyjścia, oni przyjdą po prostu. Dlatego, że ludzie, którzy uciekają od głodu swoich i własnych rodzin, od wojny, po prostu przejdą wszystkie granice. I nie ma co stawiać drutów kolczastych. Musimy przygotowywać naszą kulturę. I myśmy przegapili. I to nie mówię znowu tylko o tej władzy, która jest, bo jej to w ogóle nic nie obchodzi, żeby się przygotowywać w jakiś sposób, tylko ma orbanowskie sposoby obrony przed migrantami. Ale po prostu
przecież Anglicy mieli migrantów, przecież Francuzi mieli migrantów i mają jakieś doświadczenia. Dlaczego my w ramach tej wspólnoty europejskiej nie dowiadujemy się, jak oni to zrobili po prostu, tak? Przecież są ścieżki czasami przetarte i wystarczyłoby się dowiedzieć troszkę więcej. Nie ma takiego, nikt sobie takich pytań prawie nie zadaje. Znaczy nie nikt, tylko bo są też Janka Ochojska sobie zadaje takie pytanie, ale ona powiedzmy, że ona leczy rany, a nie... No ale to jest, to wiemy, to już nie chcę. Papież Franciszek pierwszą swoją podróż był na Lampedusie, na Lampeduzę, tak? Ja rozmawiałem w środowisku pewnych księży, dlaczego nie do Polski, tylko na Lampedusę? No bo się może skończyła epoka przedmurza chrześcijaństwa, a się zaczęła epoka latarni morskich. Cholera, może trzeba było to przemyśleć w ten sposób, prawda? Już mówiąc symbolami. Także mamy oczywiście kłopot, myśmy zawalili kulturę, po prostu jest, kultura jest zawalona. I mam bardzo wielkie pretensje do władzy, którą mam za demokratyczną, za brak wrażliwości. Za to, że nawet za czasów demokratycznych po prostu dawano miliony na świątynię opatrzności Bożej. Po prostu mnie to denerwuje. Nie mam w ogóle minimum zrozumienia dla tego typu postawy po prostu, tak? Zamiast na programy społeczne, które by nas uczyły na przykład, które by uczyły młodzież niezależności chociażby. No to jest też ten obraz, ja pamiętam Franciszka, obraz kościoła jako szpitala polowego. No to jest genialny koncept. Czym jest kościół? Kościół jest szpitalem polowym w takiej sytuacji. Zanim zapyta, kto z jakiej wiary jest, to się udziela po prostu natychmiastowej pomocy, prawda? Cywilizacja. Tak, i to jest do zrobienia w pierwszym rzędzie. Wspominałem, przed naszym spotkaniem rozmawialiśmy z Ireną, jak pracowałem z ludźmi z trzeciego wieku uniwersytetu w Syrakuzach, którzy wszyscy są zaangażowani w pomoc imigrantom. I w takim barze Eurypides toczyliśmy dysputę i padło to pytanie, które często właśnie podpowiada się, tu podszyptuje w Polsce, że można tracić tożsamość, że przyjadą muzułmanie i zabiorą nam naszą prawdziwą tożsamość. I wtedy taki rybak stary wstał i mówił: zabierzcie mi prawo pomagania na Morzu Śródziemnym, a nie będę wiedział, kim jestem. Tak? Mówił też dlatego, że oni są karani przez karabinierów za to, że tam jest prawo takie, że nie można swoimi łodziami im pomagać, tylko państwo może to robić i tak dalej. Więc często kończy się na karach, często wylądują w więzieniu, ale zabierzcie mi to, a nie będę wiedział, kim jestem. Troszkę rozumiem, znaczy bardzo rozumiem to, co pani mówi. To znaczy, nagle zaczynamy przestawać wiedzieć, kim jesteśmy, prawda? Kim jest ten nasz dom niby, prawda? Czy przestajemy, czy wiedzieliśmy przedtem, panie Krzysztofie? Bo humanizm jest marginesem. I stąd mój pesymizm. Jak przeciwstawić się, czy też jak skonfrontować neoliberalną politykę kapitalistyczną, która preferuje niehumanizm, a wydajność każdym kosztem, bo podzielenie się z imigrantem to jest uszczuplenie naszych aktywów, nieefektywne i w związku z powyższym nie wiem, czy jest dzisiaj wyjście, bo można robić szpitale, można katedrę, świętego Piotra w Rzymie zamienić też na szpital. Ale to są wszystko marginesy. Jak pan był uprzejmy stwierdzić, to przyjdzie. Kapuściński chyba właściwie to oceniał. To będzie, to przyjdzie. I teraz pytanie, czy my jesteśmy na to gotowi w neoliberalnym, postmodernistycznym ustroju, w jakim jesteśmy wychowani? No może nie wszyscy, ale jesteśmy ukształtowani. Przecież ja do Sejm przyjeżdżam, tu się urodziłem i widzę, jak efektywny neoliberalizm podniósł stopy życiowe tych ludzi. I to nie można zamknąć na to oczu też. I to jest to pytanie. Jeśli ja czytam co tydzień czytam Newsweeka i czytam, co pisze redaktor naczelny lub wywiad z panem profesorem Balcerowiczem, to znaczy, że polska inteligencja typu neoliberalnego nic nie zrozumiała, dlaczego przegrała.
nic nie zrozumiała. I dramat się szykuje. Przepraszam, że taki ton uderzyłem. Przepraszam bardzo. Obym się mylił. Kto jeszcze z Państwa chce się włączyć do tej rozmowy? To jest problem. Mhm. Czy chcesz odpowiedzieć, Jurku? Nie. Wszystko. Żebym się trzymał literatury. To kiedy wyjdzie ta przekład? 2 listopada. WR. Trzymamy Ciebie, czy wydawnictwo za rękę? Nie, no, słuchaj, wszystko jest. 17 prezentacja w Muzeum Narodowym. W wydawnictwie, może chciałbyś się z nami podzielić jakimiś momentami, kiedy redaktorzy cię przekonali? Wiesz co, tak pewnie. No, czy podzielić to nie, bo nie pamiętam. To jest taki, wiesz, jestem na zasadzie, przez całe życie odczułam wielką trwogę, że kto mnie zapyta, co robiłem w czwartek o 21.20 na przykład, bo wtedy kogoś zamordowano, wiesz. I to jest w tym przypadku tak samo. Kurczę, mam przekonanie wyrobione przez doświadczenie, ale nie potrafię podać przykładu teraz. Na pewno tak, są takie trafne stwierdzenia. Są takie przykłady, oczywiście. Są, tylko nie pamiętam. Pewnie też trafne słowa. Bo to bardzo, bardzo mądrzy ludzie i znakomici redaktorzy, ale to chodzi o trafność słowa pewnie, że istnieje jakieś słowo, że istnieje jakieś powtórzenie, czy to powtórzenie jest celowe, czy niecelowe, tego typu rzeczy tak. Natomiast jeśli chodzi o samą ideę przekładu, to nikt mnie do niczego tutaj nie przekonał. Znaczy nikt mnie nie wyjął ani jednego zaimka z 5 ja w jednym wersie po prostu. No bo mówię, gdyby mi ktoś wyjął, tak, na moje dobranoc, na moje, wiesz, takie moje. Tak, ja nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale ja na przykład, nawet chyba Tobie, Arturze, nie mówiłem, że ja jak czytam, to we wszystkich wyrazach czytam, liczę litery w każdym wyrazie i potem dzielę przez pół, przez dwa na przykład. No, gdyby ktoś mi to zabrał, a gdyby dam temu zabrać coś takiego na przykład, no to nie to ja, to myślę, żeby był straszny kłopot. Dante to jest wszystko, co on zrobił. Nic, nawet nie znamy jego słowa przez niego napisanego, ani jednego jego ręką. Więc tylko tekst jest jego obrońcą. Ale oczywiście prześlę ci, bo teraz będę znowu usiadał jutro wieczorem do roboty. Dostanę nową porcję uwag. Nie, bo oni się trochę boją, że państwo, że czytelnicy uznają, że ja nie znam języka polskiego po prostu. No to jest coś takiego jak całe jego ciało siekały krwi. Jak to było z tymi osami, że wielkie muszyska siekały go krwią? Nie, znaczy te muszyska nie siekały go krwią i tak dalej. No, skrót jest taki dantejski właśnie, że siekały go krwią. Nie do krwi? Nie do krwi, tylko krwią siekały. No właśnie, to są takie rzeczy, o które ja walczę, bo to nie chodzi o to. To jest znowu przeniesienie na perspektywę widzenia. Znaczy jak patrzysz kogoś, komu nagle występują, o ja mam właśnie zadrapania tutaj od komarów toskańskich teraz, no to tak, gdyby tak popatrzył, to jakby mi siekali krwią, a nie siekali do krwi, tylko krwią. Więc to są takie oczywiście, no wiemy na czym polega taka praca redaktorska, gdzie redaktor usiądzie i czasami się zgadzamy, czasami się nie zgadzamy. Tylko w tym przypadku tego Dantego jestem szczególnie oporny, bo po prostu chciałbym, żeby to był przekład brzydki, ale sensowny, ale żeby tam wszystko było do sensu, do granic sensowności, dlatego że jeden z najpiękniejszych tomików wierszy Pasoliniego to jest Trasumanar organizza, a słowo Trasumanar jest wzięte od Dantego, Trasumanar, czyli przeczłowieczać, przekraczać granice człowieczeństwa, coś takiego, przeczłowieczać. No to ja muszę to przeczłowieczać, ja muszę po prostu i mam, czuję po prostu taki, słucham? Nie, bo to jest trans. Kto wie, czy przekroczyć granicę. Czy humanizm nie polega na przeczłowieczaniu, żebyśmy przekraczali ciągle granice. Ireno, bardzo proszę. Ja mam jeszcze poczekaj. Ja mam takie pytanie, które jest obniżeniem poziomu. Mianowicie,
O co się tak pokłócili Kubiak z Bańczakiem? Wiesz co, tam to jest trochę do wyczytania z samego zapisu, bo w tym zapisie trochę tego zostało oczywiście. Natomiast scena była straszna, ponieważ tam padały słowa, nie wiem, Barańczak do Zygmunta Kubiaka, pan jest beztalenciem, a ten drugi pan jest głupi i bez nich w ogóle nieutalentowany. No więc to wszystko tak, to było żenujące. Pamiętam, że Kubiak wyjął jakąś taką fiolkę z lekarstwami, tak mu się trzęsła ręka, że próbował wrzucić sobie do gardła i myślałem, że umrze na serce. To był taki był zapłon. A szło o poezję. Szło o poezję, tak. Szło o poezję, szło o piękno. To znaczy nie, mi się wydaje, że oni usiedli do stołu jako adwersarze już no, odwieczni, można powiedzieć. Także. I po prostu mieli okazję się zetrzeć i to wybuchło. Ale nie sądzę, żeby samo spotkanie dostarczyło takiego. Pamiętam taki, że Barańczak mówi, jak słusznie mój pan Jarosław zwrócił uwagę na coś tam w moim przekładzie, ale ja jak dowiem się od niego, jaki błąd zrobiłem, to mi będzie łatwo się z niego wycofać. A panu to nic nie pomoże. No Kubiaka. No. Było dobre. Było to po prostu jedno z najsilniejszych przeżyć, jakie miałem w życiu. Drodzy Państwo, myślę, że chyba, że ktoś jeszcze z Państwa chce zabrać głos, jeżeli byśmy już mieli zmierzać do końca i zanim się oddam ostatnie słowo Jaku, to o dwóch rzeczach chcę a propos Dantego przypomnieć. Ale już 3 godziny. No właśnie, że, bo tak z tej rozmowy mi się to nasunęło, że u Dantego jest coś takiego jak przed piekle. To nie dotyczy ludzi, którzy zrobili coś złego czy coś dobrego, tylko dotyczy ludzi gnuśnych, którzy nic nie chcieli robić, którym wszystko było obojętne. Pamiętajmy o tym przedpiekle. A druga rzecz, no bo tu ważnych rzeczy padło, które żeśmy sobie tej nocy powiedzieli i za które byśmy pewnie chętnie stanęli w życiu, w tej praktyce, o której Jarek mówił. Myślę, że to niezwykle trafna rzecz, że my mamy problem z rzeczywistością, znaczy, że żyjemy symbolami, natomiast nie potrafimy w praktyce tego realizować, że czyściec Dantego to jest przestrzeń, w której znajdują się ludzie, którzy nie dotrzymali słowa, nie dotrzymali przysiąg, które składali w życiu. Jest taki taka pieśń rabina Nachmana z Wrocławia, właśnie taka modlitwa Lomir Mirzoigen, żebyśmy rano pamiętali o przysięgach, które składaliśmy wieczorem. Więc zostawiam to Państwa z tym, żebyśmy sobie rano przypomnieli, o czym tutaj rozmawialiśmy, o czym Jarek mówił. A teraz ostatnie słowo już twoje. Nie chciałem powiedzieć, na co Pinokio odpowiadał. Pinokio nie był mędrcem. Odpowiadał, że człowiek, który składa obietnicę, to nie jest ten, który ją spełnia. W związku z tym to są zupełnie dwie różne osoby. Także nie, to jest po prostu wielka przygoda, ten Dante. Ja po prostu, człowiek chce robić rzeczy sensowne w życiu i właściwie to nie mogłem sobie znaleźć lepszego, ciekawszego zajęcia tak naprawdę. Dantego nie lubię w pewnym sensie jako człowieka. On zrobił mnóstwo bzdur. Był taki poeta większy od niego. Nazywał się Guido Cavalcanti. I to był poeta niewierzący, ateista, którego Dante, kiedy został politykiem, to go skazał na wygnanie na obszary maleryczne, podmokłe. On był chory na płuca, więc właściwie pojechał tam i zaraz umarł. Ale był poetą, powiedzmy do tego roku 1300, był poetą od Dantego ciekawszym, no, bardziej wybitnym, można powiedzieć. Bardziej większym indywidualistą. Dante oczywiście robi takie bzdury kompletne, które moim zdaniem nie bez względu na to, bo to się mówi, trzeba skontekstualizować tego Dantego. Ja nie wiem, czy istnieje kontekst na to, żeby brać tego Mahometa i pokazywać go jako faceta, który ma rozpruty brzuch i depcze sam sobie flaki. A tak jest na przykład w Boskiej Komedii. Ja nie bardzo sobie wyobrażam, czy są takie historyczne warunki, gdzie można coś takiego
tolerować, więc nie mam do niego wielkiej sympatii. To, co najbardziej w nim podziwiam, to chcę Państwu powiedzieć, to jest to, że został wygnany przez 17 lat raczej, chyba na pewno. Pisał Boską Komedię, jak sobie założył, że to będzie 100 pieśni, około 150 wersów każda pieśń, że każda z tych trzech części będzie się zaczynała obrazem ciemności, a będzie się kończyło słowem gwiazdy i tak dalej. I on po prostu, nie mając własnego biurka, przechodząc z miejsca do miejsca, po prostu pisał, dochował takiej obietnicy danej sobie. Natomiast bardzo dużo wiedział o tym, jak trudno jest żyć wśród przypadkowych. I to jest bardzo taki bolesny i bardzo nowoczesny i bardzo taki bliski naszym romantykom fragment. Dużo wiedział o tym, jak jest ciężko być gościem w cudzym domu po prostu. Tak? Że kiedy jest się wygnańcem, to bo mówi, jak gorzko smakuje, jak słony jest chleb u gościnnych gospodarzy, jak strome są schody, tak, u gościnnych nawet gospodarzy. Krótko mówiąc, że każdy wygnaniec, że każdy gość po prostu ma wielką niewygodę takiego zawstydzenia po prostu nawet, tak, że prędzej czy później odczuje nawet swoją nadwrażliwością, wyczuje, że nie jest do końca proszonym gościem, nie jest mile widzianym, że lepiej, żeby ten dom był bez niego. No i Dante temu zaświadcza, to jest dla mnie bardzo ciekawie wyrażona zresztą Dantego myśl. No tyle. I bardzo Państwu dziękuję, bardzo jest mi miło. Jarosław Mikołajewski, bardzo dziękuję.